Reset Obywatelski. Jesteśmy? Ja sobie tu piwko jeszcze muszę nalać. Piwko zero, żeby było jasne. No chodźcie, Sinek, widzę, że jednak się nie dałeś nabrać. Odegraliśmy scenkę z Piotrkiem na początku. Jeszcze zanim się do nas zbliżyliście, ale Czesinek się nie dał nabrać, Piotrek. Zobacz, on jest mądrzejszy od wielu polityków w tym kraju. Nie z takim starym misiem na sztuczny miód, prawda, Czesinek? Witamy się. Dobra, to powiemy tak, że ten gościu tutaj jest, to jest Piotrek Szumlewicz. Lewa strona nie tylko Resetu Obywatelskiego, ale i myślę polskiego dyskursu publicznego, jak to się pięknie mówi. Członek, założyciel Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. I oczywiście w każdą środę o godzinie 17 przełącza sobie synapsę w mózgu i wtedy jest prowadzącym i wymyślicielem programu Czas na Związki w Resecie Obywatelskim, prawda? Co środę i tam można Piotrka słuchać. A poza tym wchodźcie na stronę ZA, chyba tak to się nazywa, Związkowa Alternatywa, za.org.pl. ZA.org.pl, teraz zobaczycie, czym się zajmuje na bieżąco Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem nieskromnym głosem szczerej słowiańskiej szydery i codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 10 możecie ze mną się spotykać na żywo na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery oczywiście. Tam między innymi utrzymuję was w przekonaniu i walczę o to, żebyście też nieśli to przesłanie do świata. Jezus nie zmartwychwstał i pamiętajmy o tym, bo to ustawia nasze życie zupełnie w innym świetle i inaczej pozwala nam żyć. Wspólnie z Piotrkiem prowadzimy co tydzień tutaj w Resecie Obywatelskim taką próbę, nieudolną jak zawsze, ale zawsze się staramy, podsumowania politycznego, społecznego i humorzastego tygodnia w programie Tydzień zleciał, bum, Piotruś. A zatem widzę, że zajawiłeś dzisiaj naszą audycję kościelnie. No i to dobrze, bo to taki czas jest, że Kościół sam się wpierdziela wszędzie, gdzie tylko może. Po ulicach chodzą. Dzisiaj w Warszawie na Żoliborzu koleżanka, przyjaciółka mi nawet wysłała mi zdjęcia i filmik, jak po Żoliborzu chodzą, wycięli tam drzewa i te parki są i chodzą po ulicach. Ludzie nie mogą się wydostać z Żoliborza. Otoczeni zostali przez manifestantów w postaci jakiejś procesji. Nie wiem, ja zawsze myślałem, że procesje to trochę w innym miejscu. A ja też powiem ci, że widziałem ostatnio parę dni temu, zaraz, tydzień temu chyba w piątek z Belą wyszedłem jakoś późno, to była 23 z minutami, patrzę, idą jacyś młodzi ludzie na czele, chłopak z jakimś gigantycznym drewnianym krzyżem, idzie tak z 80 osób, sobie myślę, kurde, co to jest, procesja nad Wisłę? Czy co to ma być o 23:20, ludzie w wieku lat, nie wiem, 17, wyglądało to jak jakiegoś horroru, jakby chcieli, nie wiem, jakiś zombie tym krzyżem tam, wiesz, tak. A być może chcieli, to wiesz, to nie byłeś do końca, więc nie wiesz, może chcieli. Może nawet to zrobili, rozumiesz, skutecznie. No w każdym razie faktycznie jest teraz dużo. Pamiętajcie o tym, że w przyszłym tygodniu, w piątek, akurat jak my będziemy mieli audycję, to będzie bardzo dobry czas, żeby wyjść na ulicę i z dowolną figurką Jezusa albo kolegę przebrać za Jezusa i ostentacyjnie go na przykład opluwać, kopać i tak dalej. I jak ktoś do was podejdzie wtedy, że obrażacie tam jakąś tą, obrażacie uczucie jakieś religijne, to możecie wtedy powiedzieć, że właśnie odprawiacie mękę pańską i niech spierdzielają od was, bo to właśnie wy jesteście tymi, którzy to robią. Pamiętajcie, to jest jeden dzień w roku, kiedy w majestacie prawa możecie wyjść na ulicę, obrażać Jezusa, tego ich mitycznego Mesjasza. Możecie po prostu raz w roku
sobie pozwolić na takie bezeceństwa. Och, że też jakby za mało mam jakiejś takiej energii w sobie, żeby to zrobić. A może, może namówię któregoś z kolegów, chociaż w tym wypadku to ja jestem najbardziej tutaj uprawdopodobnionym Jezusem z racji wyglądu, więc jak namówię kolegów, to nie my nie będą opluwali i kopali. To tak słabo z mojego punktu widzenia ta operacja może wyglądać. No ale Piotruś, co ci ten Kościół zrobił? Przecież to taka, taka fajna społeczność, taka fajna, fajne obywatelstwo. To ja tylko powiem, bo tu jakieś dziwne plotki się pojawiły, nie na podstawie czego, jakieś pytania, czy to jest ostatni reset, nic o tym nie wiem, może jakieś ostatnie namaszczenia wam się kojarzą, czy jakaś ostatnia męka, czy jakieś, czy nie wiem co, ale to nie jest ostatni reset. Właściwie każdy nasz reset jest pierwszym resetem i pierwszym i zarazem ostatnim, ale po kolejnym będzie, po ostatnim będzie pierwszy, w związku z tym nie zamierzamy nic kończyć. Nic o tym nie wiem przynajmniej. Ja nie byłem na ostatnim zebraniu redakcyjnym, więc nie wiem, może zapadły jakieś decyzje, o których nie wiemy. Wiesz, żyjemy w kraju, pamiętaj, w którym to generalnie jest taka zasada, że zainteresowani dowiadują się ostatnio o pewnych rzeczach. Wiesz, także jakby nie, na twoim miejscu byłbym bardziej powściągliwy w dementowaniu tych plotek. Nic o tym nie wiem w każdym razie. To brzmi lepiej. I wątpię, żeby prezes ZUS Gertruda Uścińska przekupiła na przykład Marcina Celińskiego, z tego co z nim rozmawiałem, to nie. Więc a poza tym, dlaczego mi by mieli robić coś, ale od razu powiem, jakby mi próbowali, ktoś by mi próbował powiedzieć, że no ale formuła z Piotrkiem Szumlewiczem się wyczerpała, bo to jest dobre w ogóle sformułowanie, to nie, to zabrałbym Piotrka po prostu pod pachę i zabrał go do, całe szczęście mamy gdzie tam schodzić do kanału Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na przykład, także, ale nie, to żartami. Uspokajam, nie wybieramy się do telewizji Republika. Natomiast Tam się wybrał Oskarek. Tak, program dostał, będzie o śmiesznych rzeczach w sieci opowiadał i oczywiście politycznych rzeczach w sieci śmieszne. Fajna jest zajawka jego programu, bo ona, ta zajawka jest programu, tam zrobili tego, wiesz, taką tą początkówkę, czy jak to się nazywa, tam czołówkę, o. Początkówka, czołówkę zrobili i ona fantastycznie oddaje, może oddawać charakter tej audycji, ponieważ tam jest stworzona taka grafika, no jakby go nie nazwać, no centrum odbytu. Który jest strasznie wciągający taki i w to właśnie wpadają te wszystkie rzeczy, no więc może to być, i to jeszcze ten odbyt jest taki wciągający, bo on taki, wiesz, w formie wirującej takiej trochę, no a to wiemy, że jedna osoba w Polsce ma taki, ten to jest taką siłę, taki odbyt tak, z taką siłą przyciągania ma tylko pan Kaczyński, prawda? Tam ciągnie to po prostu, jest jak taka czarna dziura polskiej polityki, tam wciąga tą dupę wszystkich tych polityków, dziennikarzy. No i teraz taka druga się utworzyła, fajna, taka ma mniejsza czarna dziura w postaci takiej dupnej właśnie. To jest ten Obajtek, bo on z kolei dysponuje dosyć pokaźnym budżetem i jak kiedyś mówił pan Bogusław Radziwił, mówi, jak Kmicic mówił do Bogusława Radziwiła, przy waszmości i moja fortuna wyrośnie, więc tam on zgarnia ten. No ale dobra, ja wiem, co się w kościele dzieje, bo na przykład muszę ci powiedzieć, Piotrze, i zaraz cię dopuszczę do głosu, żebyś powiedział, o co cię tak, bo to mnie interesuje, co cię tak w tym kościele, przecież to jest taka bogobojna sytuacja, takie to jest wszystko przyjemne, miłe i oni spełniają pełne sytuacje, po prostu przyjemność sama czysta jest, ale na przykład wiem, że słuchaj, pojawiła się coś takiego, będzie, rozpoczyna się właśnie 13. edycja, już 13. edycja, tego nie wiedziałem, że aż tak długo to trwa i tak się utrzymuje, 13. edycja Nocy Konfesjonałów na przykład.
będzie noc konfesjonałów. To jest specjalnie przygotowane dla takich ludzi jak ty na przykład, którzy są tak zajęci, bo oni tak powiedzieli, że to jest dla tych ludzi, którzy są tak zajęci, że nie mają czasu w ciągu roku tak ten znaleźć, wiesz, tych 15 minut, żeby tam wejść do tego konfesjonału i oddać cześć swojemu jakiemuś tam panu, który wysłuchuje te, wyżalić się po prostu jakiemuś panu, tylko mogą raz w życiu, raz w roku w nocy przyjść. To jest też dobrze dla posłów tej lewicy albo różnych takich, którzy no, nie wypada im się w dzień pojawić w kościele, to oni tam wtedy przyjdą też na noc konfesjonałów. I druga rzecz, to jest powstała, rozumiesz, to też dla ciebie, powinieneś w ogóle, myślę, że tę wyszukiwarkę zainstalować u siebie tam w tej związkowej alternatywie na stronie za.org.pl, przypomnę, bo jest, rozumiesz, darmowa wyszukiwarka rekolekcji i warsztatów dla małżeństw i rodzin, więc myślę, że to jest kusząca propozycja dla ciebie, tak, dla setu, myślę, że to po prostu jest takie coś, co w jakim pakiecie, to jest taka rzecz z cyklu must have po prostu, nie? Że nie ma wyboru jakby. No dobra, a teraz spróbujemy wreszcie usłyszeć, jaki Piotrek ma głos w ogóle, bo jest 12 minut dopiero gadam. Tak, bez przesady. 10, bo jeszcze przecież była czołówka i tak dalej. Daj spokój, to jeszcze gadam. To Piotrek, idź tam sobie, a ja jeszcze pogadam. Nie, żartuję. No, dawaj. Znaczy generalnie rzecz biorąc, ja nie mam nic przeciwko temu, że my jesteśmy w jakiejś mierze prekursorami pewnych narracji, tudzież bardzo często możemy mówić, a nie mówiliśmy. Ale czasem wolałbym, abyśmy się mylili, bo muszę powiedzieć, że w Polsce jest tak, że jak Kościół robi coś wyjątkowo ohydnego, to zazwyczaj wyskakują nawet tacy politycy, którzy są jakby na tle innych w miarę przyzwoici, że tam nie wiem, jak chodzi o Kościół, na przykład Shering Wielzgus, która faktycznie w ten Kościół waliła wiele razy, ona wtedy wyskakuje, jak coś się dzieje, mówi, no wstrętny Kościół, trzeba wreszcie świeckiego państwa. Tyle tylko, że ona to robi wtedy, kiedy dzieją się rzeczy wstrętne, ale jakby w sposób naturalny, wynikający z przekazu Kościoła na co dzień. I generalnie mnie to trochę bawi, przeraża w zasadzie, bo ostatnio z cyklu A nie mówiliśmy była sprawa właśnie dziecka posłanki Felix, czy w ogóle i ta awantura o Wojtyle. No to było jakby, można powiedzieć, nastąpiła pewna, nie tyle kulminacja, co naturalna część przekazu TVP, eksplodowało gówno jakby nawet nie wyżej, tylko po prostu jak konsekwentnie się wali tym samym, no to jakby tego typu skutki są wpisane w tą pracę, że tak powiem. I tak samo jak chodzi o Kościół, no Kościół jest instytucją dosyć okrutną i generalnie nie zwraca uwagi, tylko zwraca uwagę, jak rzeczywiście komuś coś się stanie. No i ta ostatnia, na przykład ta imprezka w Toruniu, taka z cyklu Sadomaso, z elementami tortur, no w zasadzie jakby dla mnie to było, że to był naturalny element przekazu Kościoła, znaczy, że dokładnie wreszcie ktoś pokazał, na czym to polega, bo dokładnie tak to właśnie wygląda, że bierze się kobietę, tam się ją bije z jednej strony, z drugiej, tam kopa w brzuch jej. Nawet bym powiedział, dobre by było jako przedstawienie pod tytułem Kościół katolicki, tylko właśnie nie na zasadzie, że w kościele jako coś tam, tylko po prostu jako sztuka teatralna, bo to moim zdaniem bardzo dobrze obrazowało przekaz Kościoła, tym bardziej, że jak ja dobrze tą sztukę zrozumiałem, to tam chodziło o to, że właśnie ta kobieta była jakoś taka wyzwolona od Kościoła i trzeba ją było trochę zdyscyplinować właśnie, że do czego to prowadzi, że jakaś tam naga biega po ulicy, wszyscy chcecie być tacy jak ona. W domyśle no warto takie osoby prać po mordzie i jakoś tam trochę zniewalać. Nie, mi się od razu... przekaz był też taki, że bez Boga właśnie tracisz, jakby właśnie jesteś pusty, właśnie można, ludzie tobą pomiatają, wszystko, ten szatan, to wszystko takie, wiesz, ten świat tobą pomiata, jesteś, bo nie ma z tobą Boga, tak, bo odrzuciłeś tego Boga, w związku z czym my też możemy cię, wiesz, połajać, nie? Ale z pewnego czasu, a sobie teraz pomyślałem ciekawe, że tak, no we mnie też w sumie nie ma Boga, przynajmniej tego katolickiego i tak generalnie, jeżeli to tak działa, że jak nie ma w tobie Boga, to na przykład spada z ciebie ubranie i stajesz się jakiś nagi,
no to generalnie wiele osób w wieku lat 12, 14, 16 czasem miało sen, że gdzieś tam nagie chodzi. Ja też chyba kiedyś miałem taki sen, że nagle, że idę w jakimś autobusie, nagle sobie uświadamiam, że jestem nagi, to może właśnie jest taki sen o ateizmie. Że tak nie, idę to sobie jest, nie jest sen, jakbyś miał tam jeszcze postaci, które cię łajają, czy właśnie jakbyś miał nad sobą, byś widział walkę zła z dobrem, to wtedy. Znaczy przy okazji właśnie zawsze ta walka zła z dobrem, czy tam dobra ze złem, w tym przypadku takim w obecności Boga, to zawsze się skupia na kim? Na tym człowieku. Bo zawsze z jednej strony ta walka mniej więcej odbywa się w ten sposób, że i to jest opisane, zawsze oni opisują, że Bóg, żeby cię wyciągnąć z tej dupy, na przykład nakłuwa cię, tak? Zrobi ci raka jąder, uklei ci jakieś, nie wiem, czwarte oko, coś takiego zrobi, żeby było spektakularnie cię bolało. Żeby było spektakularnie źle, żeby ci było, bo wtedy jakby odwracasz się do tego Boga, bo faktycznie przez te lata, wiesz, tej takiej pseudoedukacji tamten, oni stworzyli takie wrażenie, że faktycznie część światowej populacji przyjmie to bardziej, rozumiesz, to jest taka była indoktrynacja przez lata, niż obejrzy się na przykład, niż dopuści coś takiego, o kurwa, może ten szatan by lepszy miał pomysł, nie? Na przykład. I oni stworzyli taki system, który właśnie do tego część ludzi prowokuje, że na przykład wytłumaczysz sobie bardzo łatwo, że cię boli, bo cię tam właśnie Bóg dopust cię tam jakimś dopustem, cię tam obdarował zawsze, bo to jest zawsze darowanie. Bóg jak ci szatan daruje na przykład wygraną w totolotka, to zawsze to jest jednak śmierdzi, nie? Siarą, tak trochę siarką tam zajeżdża. I to nie no do tak, końca niestety. Bo się demoralizujesz. Tak, tak, i to jest takie ten. Natomiast jakiś cud cię nie demoralizuje. Na przykład ten pan, co pierwszy COVID-a przeżył, pamiętasz, w Polsce, co podziękował Bogu i wszystkim, a ci lekarze tam siedzieli. I wiesz, pewnie tak, nie? Zajebiście, gościu, nie? Bardzo w porzo, nie? Że się pomodliłeś, super. I oni, to on też na przykład, nie? To jego nie zdemoralizowała wiadomość, taka świadomość, przecież umówmy się, ludzie. Wyobraźcie sobie kogoś, jak oni tam mówią o sobie, też tak mówią, nie? Ci biskupi i tak dalej, że oni są tak blisko. Wyobraźcie sobie, jakiego trzeba mieć pierdolca. Jak wy na przykład uznacie, ludzie na lotnisku gdzieś idą, patrzą, Robert Lewandowski, piłkarz idzie, nie? I ten piłkarz Robert Lewandowski spojrzy na wasze dziecko czy na was, nie? Mówi, zrobiłbym sobie chętnie z wami zdjęcie, nie? No to wy dostajecie pierdolca i mówicie, kurczę, on mnie pośród tych wszystkich ludzi wybrał tutaj i ze mną zrobił zdjęcie, a ta wszystka, ta tłuszcza żałuje i teraz mi zazdrości, nie? Są też takie sytuacje, nie wiem, gwiazda rocka idzie, rozumiesz, i mówi, chodź, zagramy w coś. Nagle ci do ciebie, nie wiem, kto tam znany jest teraz, albo no, za moich czasów, no, nie wiem, idzie Ozzy Osbourne, rozumiesz, i widzi mnie gdzieś tam sobie stoję, w ogóle bez gitary, bez niczego. On do mnie mówi, ty masz gitarę w domu? No mam, to chodź do ciebie, do chaty, pójdziemy, zagramy coś, nagramy na YouTube'a. Przecież to jest. To ja bym dostał pierdolca, bym po znajomych dzwonił, bym filmiki sobie strzelał. Kurwa. A poza tym potem bym pomyślał, że jestem faktycznie jakiś ważniejszy. A tu koleś, który mówi nagle, że Bóg do niego przemówił. Rozumiecie? Że Bóg pośród pięciu, ile teraz jest miliardów ludzi na świecie? Osiem już. Osiem. Nie? No, pośród 8 miliardów ludzi, z czego przynajmniej miliard jest chorych, kurwa, albo w jakiejś dupie mniejszej lub większej, to ten Bóg tak stwierdził, mówi, Piotrek, ty będziesz zdrowy. No przecież umówmy się, że normalny człowiek nie wytrzyma takiej presji psychicznej. No nie ma takiego w stanie, nie jesteś. Porównajcie sobie sytuację, jak was pani w szkole pokaże palcem. Dostajecie takiej, dostawaliście takiego ekscytacji. Jak was rodzice pochwalili, ekscytacja. A tutaj Bóg, kurwa, rozumiesz? Nie ma nic więcej, nie? Pośród, i to nie, że z klasy z jednego z 30 dzieci was wybrał, czy tam z pociągu jedna. Nie, z 8 miliardów ludzi. Mówi, ty, ale fajnie, wiesz co? Ja bym wolał, żebyś miał, żebyś zdrowy był, nie? Hello! Przecież, no Piotrek, no to. A oni brną w to i idą w zabawę. Tak,
To jest dziwne, natomiast ta sprawa, o której powiedziałem, tego Torunia, to już kilka dni ma, natomiast ta sprawa została wzmocniona przez kilka innych komunikatów bardziej, że tak powiem, bieżących. Jedna rzecz, która mnie rozbawiła w sumie, bo też świetnie obrazuje, czym jest dzisiaj polski kościół, bo jak może pamiętacie, najpierw Franciszek wyciął niezły numer, bo w momencie, kiedy już się zbierało, to też może dwa słowa dzisiaj powiemy o tych marszach papieskich, które lada dzień będą, jak już się te marsze zaczęły organizować, to nagle wtedy Franciszek palnął, że za Wojtyły to wszystko było tuszowane i tak właściwie, no mimo wszystko przy całym krytycyzmie wobec Franciszka nikt tam nie mówi, że on jest UB czy SB. W związku z tym, jak Franciszek palnął, że wszystko za Wojtyły było tuszowane, to trochę głupio wyszło. No i ostatnio, nie wiem czy słyszałeś, była ta sprawa z tym Gondeckim, że Gondecki odmówił polskiemu sądowi wydania papierów odnośnie tam jakiegoś księdza pedofila, a Watykan wydał. To jest naprawdę bardzo zabawne w sumie, że już ten Watykan, dobra, no macie w sumie, no to bez przesady, nie? A nie damy. I że w ogóle wszystkim to pasuje na tak jeszcze w Polsce, że to tak działa. Że znaczy, to nie pasuje, bo nie do końca pasuje, bo biskupi oczywiście wydali oświadczenie, że oni i tak już właśnie chcieli oddać, prawda? Że nieprawda, że Gondecki w ogóle ukrywał, tylko że taka procedura była, że musiał wysłać via Watykan, nie? Że taką oni mają pocztę, taki mają problem i że generalnie to właśnie już generalnie wysyłał, tylko że nie wiem, coś tam poczta nie zadziałała, czy coś tam po kolei. Natomiast mnie też, wiesz co mnie przekonało do tej akcji w Toruniu? Między innymi to, że w medialnym przekazie, nie? Jak to szło tam w świat, na początku nikt nie wiedział, o co chodzi, ale wszyscy musieli na wyprzódki, bo Twitter tam pokazał te fragmenty, w związku z czym wszyscy musieli coś napisać. Ja się tam wstrzymałem, bo nie rozumiałem, co im tam mówią. Mm. Nawet na tym portalu, tym toruńskim, gdzie to pokazali po raz pierwszy, też nie potrafili tego wyjaśnić. W związku z czym mówili tylko, że no coś takiego jest, kuria milczy i tak dalej. W ogóle było, że tam odmówili komentarza. Mnie oczywiście najbardziej zainteresowały dwie sprawy. Pierwsza to ten absurdalny przekaz medialny, w którym na początku skupili się na tym, że w kilku tytułach było, że dziewczyna w czarnych majtkach, nie? Tak jakby, rozumiesz, czarne majtki były tutaj jakimś kołem zamachowym całej tej sytuacji. Jakby tam była w niebieskich, to by tam po prostu sprawy nie ma, nie? Pani w niebieskich. Kogo interesuje laska w niebieskich gaciach, nie? W ogóle spadajcie mi, ale w czarnych była, czyli to już jakiś tam. A druga rzecz, Piotrze, ja to mówiłem w szyderczej audycji, że mnie, jakby tak jak ciebie, tam nie zdumiała mnie w ogóle forma tej sytuacji. No bo to jest taka po prostu, no to jest konsekwencja, tak? Naturalne, no to oni naprawdę dużo gorsze rzeczy mają tam zapisane w tych swoich rzeczach. To naprawdę nie była jakaś wyjątkowo ten, i tak dobrze dziewczyna cała była, tak, nigdy, mało tego, ona się zgodziła na to, bo to była aktorka i w związku z czym i tak zachowali się kulturalnie, jak na siebie, nie? Powściągliwie, o tak powiem. Natomiast bardzo mnie zaskoczyła in minus i to jestem zrozpaczony tym po prostu. Absolutna nieczułość publiczności. Część publiczności, która po prostu tam tych dzieciaków, które miały wyjebane, w ogóle się śmiały z tego, nie? Takie bezideowe, takie w ogóle bez ten. Ale nikt, ani z nauczycieli, ani z uczniów, a przecież my zawsze stawiamy, to my często opowiadamy o tym, jak to ci uczniowie, to jest przyszłość tego narodu, jak się śmiejemy, że oni tak pięknie śpiewają jebać PiS, jak to pięknie wypisują się z tych lekcji religii. Otóż okazało się po pierwsze, że zapisali się na te rekolekcje, żeby nie iść na inne lekcje, bo tam przyznali, że część z nich była po prostu tamten, czyli pierwszy aspekt koniunkturalny, taki na maksa, i drugi koniunkturalny, że weszli tam i nikt po prostu nie podszedł, nie sieknął tego gościa w łeb, albo po prostu nie powiedział, że co to się od Janie Pawła, to już dotyczy bardziej nauczycieli, że nie zrobi, a uczniowie, że nikt, bo ja nie mówię, żeby każdy został bohaterem, tak, bo nie można wymagać od każdego bohaterstwa, żeby on wychodził, narażając się na jakiś tam ostracyzm i tak dalej, ale tam nikt nie wyszedł z tego, bo tam rozmawiali. To chodzi o to, że oni nie poczuli niesmaku w tym.
Mało tego, oni tak przecież tam byli po to, żeby zajarać papierosa pod kościołem, ale zostali tam, żeby zobaczyć i pośmiać się z tego, co się tam dzieje. Widać było na tych zdjęciach, bo tam są te filmy takie, takie dużym, ja nie wiem, czym to zrobione jest, bo w ogóle jakiś taki dziwny format ma ten film, ale widać fantastycznie tą młodzież, która tam siedzi, natrząsają się, słychać, jak oni gadają, opatrz teraz, to jest przerażające, mnie to przeraziło i ci ludzie potem pójdą gdzieś tam na studniówkę, czy gdzie indziej, czy do tramwaju, zaśpiewają jebać PiS, my ich pokażemy, tych samych ludzi, bo tam inni będą krzyczeć, to są ludzie, którzy jak wejdą między tych, którzy będą śpiewali jebać PiS, to będą śpiewali to, jak im zaśpiewają Bogu Rodzice, zaśpiewają Bogu Rodzice. Jak im każą patrzeć na, jak laskę biją, to okej, okay, no to widocznie, a tak miało być, nie? Nie miało tak być, kurwa, nie może być takiej zgody. Zwłaszcza, że byli na rekolekcjach, a nie w teatrze. Jeżeli idziesz do teatru na sztukę kryminalną i widzisz, że tam ktoś strzela z pistoletu, to wiadomo, że to jest tak, scenariusz jest. Ale jeżeli idziesz do kościoła, to musisz być uprzedzony o jakichś takich rzeczach, albo nie robi się tam takich spraw. Znaczy, wiemy obaj, że się robi. Tylko, że trzeba na to reagować. Brak reakcji mnie przy tym absolutnie zniszczył. Mnie tak, wiesz, mentalnie. Ale widzisz, no właśnie, ja dlatego tak próbuję się trochę śmiać z tego kościoła, ale w ogóle moja diagnoza polskiego życia publicznego jest chyba coraz bardziej pesymistyczna. To znaczy, ja nie chcę, bo ja wiem, że to jest rozpowszechnione. Kiedyś to były czasy, kiedy ci ludzie to jeszcze byli wrażliwi, coś im się chciało. To taka narracja często, wiele osób tak lubi mówić z różnych obozów politycznych, ale mam jednak wrażenie, że coś naprawdę się pogarsza, o czym pewnie też później pogadamy, może też o tych wypowiedziach na przykład Mencena, który nagle ma wielką popularność. Im głupiej mówi, tym większa ma popularność. Ale też jak chodzi o tego typu sytuacje, ten brak taki elementarny, jak to mi rodzice mówili, jak już miałem 12 lat, tak zwanej odwagi cywilnej, to się kiedyś nazywało, to jest przerażające. To znaczy, mam wrażenie, że gdyby tam po prostu był, nie wiem, człowiek, nie wiem, z pejsem, taki stereotypowy Żyd i zebrałoby się czterech gości, by go pluli ze wszystkich stron, później kopali, ha, 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 i koniec wystąpienia i tylko taki sens, że pokopać sobie Żyda, to też pewnie by nikt nie wyszedł i nie powiedział, ale co to w ogóle ma być, nie? I to, że niestety duża część społeczeństwa jest tak totalnie obojętna, że tak bez, a może się pośmiejemy, ty zobacz, ten z pejsem to w sumie faktycznie tam, nie wiem, ząb mu chyba naprawdę wypadł. Ale tu nawet, Piotrze, nie trzeba mieć pejsa. Ja ci chcę powiedzieć, przecież pamiętasz ostatnie te dwa przypadki, które się odbywały na mieście, jedno pod Warszawą, czy właściwie w Warszawie, no w dzielnicy Warszawy, która jest wyjęta spod Warszawy, tak? No bo te trudno na przykład o Piasecznie się mówi, proszę Państwa, że to jest pod Warszawą, no bo to jest inne miasto, inna gmina, no ale tam mieszka 90% tam mieszkających ludzi, po prostu się wyprowadziło, przepraszam, z Warszawy, żeby taniej mieszkanie kupić. Ale tam się coś wydarza i ludzie też patrzą. Na środku miasta, tam w środku miasteczka napindalają tego chłopaka, on nie ma pejsa. On nawet nie był gejem, nie miał seledynowych włosów, nic nie miał. To był chłopak, który po prostu inaczej się zachowywał od wszystkich i dostał w pierdziel. Czy tam był jakaś reakcja ludzi, czy tam słyszałeś gdzieś z balkonu, że ktoś krzyczał, zostawcie? Nie, nie było, nikt milicji nie wezwał nawet tam. Tylko się dowiedzieliśmy dlatego, że ta głupia dzida jeszcze puściła to do internetu, rozumiesz, co się dowiedzieliśmy o tym. I takie rzeczy się dzieją, to jest i brak jest tej reakcji, bo to, że się będą takie rzeczy działy, to jest oczywiste, na całym świecie się takie rzeczy dzieją, prawda? Tylko chodzi o tę reakcję, o to, że jakby myśmy gdzieś stracili tą czujność i czułość społeczną. Czujność i czułość. Tak mi się wydaje, że tak się powinno mówić. No ty wiesz, dla mnie to jednak jest taka, no, jakaś elementarna empatia. Ja tego rzeczywiście u ludzi w ogóle nie widzę i to, co się też dzieje i w tej sprawie Kościoła, ale też w sprawie papieża, bo dla mnie też te zachwyty nad Wojtyłą, też jest to przerażające tak naprawdę, bo tak na marginesie, co mnie w ogóle skłoniło do tego zajawienia. Otóż do tego zajawienia skłoniło mnie to, co mnie spotkało. Przepraszam, Piotruś,
Mogę jeszcze jedno, bo tutaj na czacie się pojawiło taki wpis, a z Facebooka to rzadko, wiesz, nie widać go, ich większość czat nie widzi. Skoro rzecz odbyła się w kościele, to obecni byli skażeni poddaństwem wobec plebana. Skoro pleban nie zaprotestował, to przyjęto, że tak miało być. Nie, właśnie o to chodzi, że tam po pierwsze były szkolna młodzież i nieskażona niekoniecznie, tylko właśnie uciekli tam z innych zajęć. Po drugie, to, że ktoś jest skażony i tak dalej, dla mnie to nie jest żadne usprawiedliwienie i żadnym, tylko tyle chciałem powiedzieć. Także wracamy do Jana Pawła teraz. No więc dzisiaj byłem na zebraniu walnym Związkowej Alternatywy Pracowników Cywilnych Policji w Lublinie, w związku z tym dzisiaj w ogóle jestem trochę zmęczony, bo wstałem naprawdę jak na siebie bardzo wcześnie, jechałem pociągiem o godzinie 9 z Dworca Wschodniego. Lewak się widzi, jak lewak słucha. O 9 to on już jest, rozumiecie, zmęczony teraz, bo o 9. Ale pracuje do... Pracuję do drugiej. No ale nie, to akurat jest tylko taki kontekst. Do 14. Do 14. Od 9 do 14. Spocony, rozumiecie, pod pachami. Słuchajcie, gruzy. Jadę rano na ten Dworzec Wschodni, wchodzę i udało mi, bo jakoś korków nie było i przychodzę wcześniej i tak zwiedzam tam, bo ja jeździłem głównie z centralnej, jednak dawno na wschodnim nie byłem. Patrzę, a tam na tym głównej takiej, nazwijmy to, hali, tam nawet zmodernizowali trochę. No, wielka... to legendarna hala w Warszawie, tak. Wylęgarnia wszystkiego złego, co można było tak nazwać. Tak, a teraz tak bardziej, powiedzmy, troszkę bardziej nowocześnie. I słuchajcie, w środku wielka wystawa Przenajświętszego Świętego Jana Pawła II. O, i sobie tak myślę, ja pierdzielę, że po prostu nawet na dworcach urzędowy kult papieża. Papież jak był młody, papież jak był starszy, papież jak był biskupem, papież jak był papieżem. Wierni witają papieża, papież błogosławi samochód, samochód czeka na papieża, papież je kremówkę, kremówka czeka na bycie zjedzonym przez papieża. I myślę, ja pierdzielę po prostu. Było zdjęcie samochodu z jednym kołem takim odczepionym, na przykład, albo z dwoma, tak z jednej strony, dwa koła były takie odczepione, bo papież święcił z tej strony, rozumiesz, i nie padło tam, nie zakręciło tak ten i te koła się... Ale wiesz, ale byłem jednak zszokowany, bo myślałem sobie, że ten kult papieża to też jest takie właściwie przyzwolenie na zło, że oni te demonstracje naprawdę robią w imię ukrywania po prostu patologii w kościele. Ja byłem ostatnio w Polsacie z jakimś Żarynem i ten Żaryn mówi, że on jest zachwycony właśnie, że wreszcie ludzie wyjdą na rzecz tam papieża. Oni wszyscy tak w ogóle mówią. Ja mu mówię, no ale... A, prowadzący nawet, taki prawak zresztą ten prowadzący. Ale czy jest pan pewny, że jak te archiwa wyjdą, to się okaże, że naprawdę on nic nie ukrywał? Znaczy moim zdaniem jest, jakby już jest tyle materiałów, że on ukrywał, że jakby to wiadomo, ale powiedzmy, że on uważa, że nie. I Żaren mówi, no w sumie nie wiem, ale Ojca Świętego trzeba bronić, nie? I tak sobie myślę, ja pierdzielę, po prostu to jakby, tak patrząc z zewnątrz, człowiek myśli, XXI wiek, że jednak jakby nawet te media, że ludzie zadają pytania, że bombardują nas informacje, więc trzeba wszystko sprawdzać, pytać, bo każdą ściemę ci mogą sprzedać. Po czym jest taka totalna ściema o czystości tego papieża, człowieka, który też już nie żyje od wielu lat, więc już albo można go olewać, a jak kogoś w ogóle ten papież chociaż troszkę ciekawi, no to powinien jak, dobra, no to kurwa, może jednak sprawdzę, czy on jest taki zajebisty i taki święty. Jak ewidentnie, jak się sprawdzi na nawet powierzchownym poziomie, to się okaże, że święty nie jest. Po prostu nie jest. I nawet ten Żaryn, mówię, i wielu innych, bo też sprawdzałem, co jest na tych stronach właśnie marszowych napisane, tam też nie mówią, że on nic nie ukrywał, żeby było jasne. Oni wcale nie mówią, że on nie ukrywał, oni po prostu mówią, że on nawet jak ukrywał, to odwalcie się od niego. Tym bardziej odwalcie się od niego, jak ukrywał, bo nie możemy o tym mówić, nie? Więc chodzi o zamykanie ust i że do tego wszystkiego, co już mówiliśmy tydzień temu, ale to jeszcze narasta cały czas i to jest po prostu straszne. Coraz więcej takich Tomaszów, Lisów, które... I co, Szumlewicz i Krzyżania, chcecie, żeby PiS wygrał wybory? Musicie chwalić Ojca Świętego, bo większość chwali. I wtedy rzeczywiście takie co mniej podatne na presję osoby, no nie takie jak my, bo my nie jesteśmy podatni, ale tacy, którzy się tam wahają, mówią, no dobra, w sumie może ten Tomek Lis ma rację, no dobra. Niech żyje papież nam! I później w sondażu następnym już 74% uważa, że Jan Paweł II był święty, a 84% uważa, że temat papieża w jakikolwiek sposób może zwiększyć poparcie dla PiS-u. Po czym się okazuje, że zwiększa poparcie dla PiS-u i wychodzi na to, że jak ktokolwiek w ogóle wykonuje nawet robotę dziennikarską, no to
to w zasadzie PiSowi kibicuje, tak? I w ogóle robi złą robotę. Po czym ten mój ulubiony sondaż dla OKO.press, że połowa Polaków uważa, że w ogóle trzeba zablokować badania nad papieżem i trzeba po prostu kultywować jego wielkość, 49%. Ja myślę, ja pierdzielę, mamy 49% ludzi, którzy de facto wolą dyktaturę niż ustrój demokratyczny, po prostu. No bo jeżeli ta większość uważa, że trzeba zamykać usta niewygodnym dziennikarzom i trzeba kultywować pamięć papieża. I zaraz, ja mam fakt, widziałem jak tutaj papież ukrywał... Nie, cicho... Decyzją, uchwała z dnia tego i tego, cały tam numer nie wycofujemy, a później cały numer wyborczej wycofujemy. Później cofamy ze sprzedaży to pismo, zresztą co już się dzieje. Tak na marginesie, więc to nie trzeba nawet snuć scenariuszy. W związku z tym, no to jest po prostu, dla mnie to są takie mikrofaszyzmy, które są przerażające właśnie, bo jeżeli ludzie taką ściemę sobie pozwalają wcisnąć, to właśnie na każdym polu można sobie taką ściemę. I że jeszcze, i że nawet taki Zandberg mówi, że tutaj, nie wiem, ludzie biedni, a ci o Wojtyle coś mówią. Tak jakby ukrywanie pedofilów to nie było ważne. No moim zdaniem jest ważne. To jest też moim zdaniem akurat ważna dyskusja. Tylko, że jej kierunek jest przerażający jakiś. Zamiast właśnie jakieś, nie wiem, oczyszczenie społeczeństwa. Ja wiem, że jestem jak zwykle romantykiem. Że o rety, to może się obudźmy. Żyliśmy w kłamstwie, wreszcie coś. No musimy przemyśleć może te nasze autorytety. A tutaj... Nie, no właśnie, po pierwsze 50% uważa, ukrywajmy, po drugie rośnie szacunek dla Wojtyły, sobie myślę, ja pierdzielę po prostu, jakie to jest straszne. A ja proszę ciebie, myślę trochę inaczej. Ja myślę szerzej, bo na przykład sam fakt, że teraz przeniosło się ciężar dyskusji na przykład na to, czy papież ukrywał pedofilię, czy nie. Mnie to na przykład, ja twierdzę, że na pewno, no bo on nie miał innej możliwości. No, zrobienie z niego idioty, że nie wiedział, że coś, no to jest kretynizm no, kompletny. No ale udawanie jakieś takie. No dobra, a skoro nie mówił o tym, no to ukrywał. No to są, wiesz, dwa podstawowe takie te. Wiedział, tak? No bo jeżeli utrzymamy, że nie wiedział, to jakiś kretynizm jest. Więc wiedział. Mówił o tym, nie mówił. No to ukrywał. No. Jakby koniec dowodu, nie? Dowód przeprowadzony został. Natomiast ja bym nie chciał właśnie wiedzieć, cały problem tej dyskusji takiej polega na tym, że żyjemy, rozumiesz, w uniwersum, które jest nienormalne. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na przykład odbieraniem czci temu człowiekowi jest nazywanie go po nazwisku. Jak ty powiesz teraz, a powinniśmy po prostu w urzędowych tam sytuacjach, państwo skoro podpisało ten skurwiały konkordat, no to musi mówić do niego tam John Paulu, czy Franciszek, czy tam inny. Ale my na przykład, nie ma czegoś takiego, że on jest dla mnie jakimś JP2. No dlaczego? Z jakiej powodu? Ty wiesz, że żyjemy w kraju, w którym zresztą polecam nowy dokument, kurczę, jak się nazywa ten dziennikarz z Gdyni, zresztą TVN-u 24, który ma transpłciowe dziecko. Nowy film powstał, już jest dostępny. Nie wiem, tak. Na tym. Żyjemy w kraju, w którym żeby uregulować swoją kwestię, swoją osobistą kwestię, czyli dopasować imię realne, jak jesteś osobą transpłciową, żeby dopasować, to musisz pozwać rodziców, musisz do sądu, musisz potem przebiec, muszą przyjść do sądu biegli, którzy zadecydują, oni o tym, jak się czujesz, zadecydują i czy ma prawo sędzia wyrok wydać, rozumiesz, wyrok wydać, że jak ja chcę zmienić swoje imię, z Wojtek na Wojtko, rozumiesz, to żadnego problemu nie ma. Ja idę do urzędu, oni mi obliczają, ile ja tam pieniędzy muszę zabrać, bo tam za literę się płaci. Aha. I sprawdzają tylko, czy nie jestem, na przykład z nazwiskiem jest trochę gorzej, bo chodzi o to, że sprawdzają, czy gdzieś nie uciekasz, nie ukrywasz się, wiesz o co chodzi, że nie chcesz pozyskać nowych dokumentów. Ale imię tam, że Wojtek na Wojtko, to jest, mój kolega się z Mietek, Mieczysław, na Mieto. Mieto, on się nazywa Mieto z kolei. Po prostu złożył wniosek do urzędu. I żyjemy w takim kraju, gdzie właśnie, żeby dopasować swoje imię do płci, do tego, jak się czujesz, to musisz ten sąd zrobić. Natomiast ja jak powiem, na przykład teraz... Telefon mamy. To prosimy oczywiście. Ja jak powiem teraz Karol Wojtyła,
to ja odbieram jakąś tam świętość, jakieś coś tam temu gościowi. Rozumiesz, to, co to jest w ogóle za aberracja? I zaraz wrócę jeszcze potem, bo chcę powiedzieć, o czym mi właśnie chodzi, ale tymczasem mam nadzieję, że to nie mój Czesiek dzwoni. Patrzę, bo po raz, a tam telefon leży tam w sypialni. Czesław! Tak, jestem. To ty? To ty? Czesław na linii. To Czesio, a tam ciemno jest w łazience, w tej, w kuchni, to, gdzie on tam polazł właśnie zjeść coś. A tam myślałem, że on zjeść może coś, tu Czesiu dzwoni. No cześć Czesiu, co tam? Byliśmy na spacerze przecież. Chciałem, bo tak rozmawiacie o tym kulcie papieża i tak dalej, i tak dalej. A ja chciałbym zwrócić pewną uwagę na sprawę. Krótka historia. W dzieciństwie słyszałem od mojej babci bez przerwy, że stary ksiądz, dla mnie to on był stary, bo on już ledwo chodził o lasce. Stale, no 33 lata temu. Nie, on miał już wtedy dużo, bo on jeszcze w czasie I wojny światowej, bo to było w Galicji, no jestem urodzony w Galicji, także to było w Galicji. Kościół był częścią urzędów, więc na przykład wikary miał za zadanie wyznaczać chłopów do podstawienia dla wojska, do transportu. No i mój dziadek, pradziadek, którego dwóch synów już było siedziało w okopach austriackich, same dziewczyny w domu, lipiec, że tak powiem, żniwa są, a dziadka wysyła, wikary wysyła z końmi, no i ten poszedł prosić, że no daj spokój człowieku, ja muszę żyto zboże zebrać. I wikary wykopał dziadka w dupę, wyrzucił kopniakami, prawdopodobnie 20-letni wikary, wyrzucił 50-paroletniego chłopa, wyrzucił kopniakami. Babcia nie mogła mu zapomnieć. Ale i tego księdza ja pamiętałem jeszcze, on się kamięcił, jak że tak powiem, dziadkowi towarzyszyłem czasami do kościoła, chociaż na religię zapisałem się sam w pierwszej klasie i w trzeciej klasie wypisałem się sam też. Już od razu ich rozpoznałem, ale nieważne. I teraz dla mnie była jedna rzecz. Dla mojej babci to była jedna stała rzecz. Kościół. Ten sam proboszcz, potem już pierwsza wojna, było cesarstwo austro-węgierskie. Potem była Rzeczpospolita. Historię znam. Powiedz nam, do czego to prowadzi. Prowadzi do tego, że to było jedyna rzecz. Wszystko się zmieniało. Państwo się zmieniało. Był cesarz, była sanacja, był Hitler, był Bierut z przymuszaniem do kołchozów, był Gomułka, był potem Gierek. Wiemy już, kto tam był, to wiemy. Jaruzelski, potem po Jaruzelskim był jeszcze kilku innych. I co, i cały czas był ten sam ksiądz. Ksiądz jakiś... Nie, Czesławowi chodzi o, że jedną rzeczą, która się nie zmieniała w tym, to był Kościół po prostu, że zawsze nie, no był. Będzie inny, ale był. Tak. I nieważne, jak on w dupę kopał, czy cokolwiek, ale to było stałe. On stale tą samą siłą kopał w dupę, tą samą siłą poniewierał, ale to było znane. I to jest prawdopodobne. Ja nie wiem, to jest moja spekulacja. Takie rozmyślenia, jak siedzisz na, że tak powiem, na Tabor Mountain i że tak powiem, patrzysz na góry skaliste i tak sobie myślisz. I słuchasz Wojtka. Ale masz rację, Czesiek. Masz rację, Czesław. To jest bardzo dużo racji masz w tym, że stałość czegoś jest wielką wartością. Że siłą Kościoła na przykład jest to, że cały świat się zmieniał, oni też się zmieniali, żeby było jasne, ale cały czas pod tą samą marką, tak? Pod tym samym beretem, pod tym samym procedurą. Te kościoły, jak ktoś zbudował, no to stał ten kościół, tak? I tak dalej. Masz rację, to jest siła przyzwyczajenia, siła takiego nawyku. Mało tego, tam gdzieś psychologicznie jest to jakoś też nam włożone w takim czymś, że jeżeli coś trwa tyle lat, no to znaczy tam, wiesz, gdzieś podświadomie nawet bierzemy takie coś, że no to jakoś tam ważne jest, nie? No, także tego aspektu nikt nie bierze. My się staramy tam, mówimy to czy tamto. Nie, ale ludzie się boją zmian. Generalnie ludzie się boją zmian.
Ale to oczywiście, że tak. Ale to nawet Kościół faktycznie sam przyznaje. Od 2000 lat was torturujemy, męczymy, cenzurujemy. Ale za to regularnie. Tak jest, ale za to regularnie i z całym takim tym. Ale Czesław, z jedną tylko uwagą do ciebie, że nie jest tak, że nikt tego nie zauważa. O tym są dyskusje, to historycy o tym rozmawiają. To, tylko to się nie przebija do takiej, do tego mainstreamu takiego, wiesz, o tym socjologowie to biorą pod uwagę. Tylko, że trzeba, wiesz, trzeba wejść za trzy te, jak nie przecinki, tylko te hashtagi różne tam, czy jak to się nazywają, te ukośniki takie w internecie, żeby dotrzeć do takich rozmów, ale one są, bo to jest mechanizm, z którego oni czerpią. Ja ci chcę powiedzieć, że on jest o tyle osłabiony trochę, że pamiętaj, że w Polsce myśmy w latach 90. i tak dalej trochę się od, jakby to mówić, tam się przemieszaliśmy strasznie. Myśmy mieli niestety kilka takich fal społecznych i to też jest, to biorę nie od siebie, to nie ja na to wpadłem, tylko mieliśmy te fale społeczne, te wywózki na przykład i potem powroty. Ci ludzie, pamiętaj, że jak na przykład ze wschodu jak przyjeżdżali, to jedyne, oni przyjeżdżali i jechali na te ziemie zachodnie. I co oni mieli, jedyne co mieli swojego? To mieli tego swojego Boga, tak? W sensie, że łączyła ich z tym Zachodem tylko wiara, tak? I to też są zrozumiałe rzeczy. A często zdarzyło się, że z wioską przeniósł się i proboszcz, tak? No tak, tak, tak. No to było, wiadomo, mówię, no, często tak było, ale chodzi o to, że to było jedno, co ich łączyło, tak? Nawet po rozbiorach, jak się Polska łączyła, to tak naprawdę przecież te trzy zabory nic nie łączyło, tak? W sensie jakimś gospodarczym, filozoficznym i tak dalej, ale połączył ten Bóg, niestety nie tyle Bóg, co Kościół, tak? Wykorzystał. Najpierw Kościół rozwalił tę Polskę, potem wykorzystał, jak się łączyła, po prostu. Dziękuję ci, Czesławie, za telefon. Bądź zdrów. No, również najlepszego, pa. Najlepszego, pa. Najlepszego pa, to jest dobre, ale ja mówiłem o tym, że ta przeszkadza mi to utrzymywanie ciągle i ciągłe mówienie o Kościele, przeszkadza mi o tyle, o tych grzeszkach Kościoła i tak dalej, że sprowadza się, bo wróciłem do tego, od czego zacząłem, że sprowadza się to po pierwsze do Kościoła katolickiego, a po drugie do jakichś właśnie ekscesów, do jakichś rzeczy, na przykład, że właśnie były te gwałty na dzieciach czy pedofilia. A ucieka nam najważniejsze, że generalnie religia jako taka, jako system po prostu jest zły. Po drugie, potem totalitarna instytucja w ramach tego systemu, czyli akurat w naszym przypadku najpopularniejszy Kościół katolicki, jest jeszcze taką, wiesz, jeszcze bardziej ściśniętą taką materią, a na końcu nie zauważamy w tym wszystkim, że żyjemy w uniwersum kościelnym, znaczy religijno-kościelnym, chrześcijańskim i nie w normalnym świecie. Właśnie rozmawiamy o tym, że media w Polsce na przykład cały czas mówią o święty Jan Paweł II. Takiej formuły uważają. W normalnych sytuacjach, jakbyśmy byli w takim świeckim świecie i oderwani od tego Kościoła, to powinno się mówić katolicki święty Jan Paweł II ewentualnie. Że to jest nas, on nie jest obiektywnie święty. Jego wybrali na świętego, jacyś tam jego i mają prawo do tego. No jakby sobie, jak ty masz związek zawodowy swój, no to też bierzecie kto za, kto przeciw. I Piotrek jest przewodniczącym, tak? No i heja. Mają prawo, jak ktoś uzgodni, że jak ciebie zabiją czy coś tam, potem uzgodnią, że nasz najszczerszy towarzysz, jakiś taki tytuł ci przyznają, no to przecież nikt nie będzie, zauważ, mówił w telewizji czy coś tam, że właśnie, a tu do państwa przyszedł najszczerszy towarzysz tam Szumlewicz, nie? Tylko powiedzą, no to Szumlewicz, tak to zależy, w jakiej formie będziesz, albo przewodniczący, ale nikt nie będzie tego tytułu używał, rozumiesz, którego ci nada organizacja twoja. To są przerażające
dotyczące rzeczy i nie dotyczy tylko takich pierdół. To dotyczy też tego, że jesteśmy właśnie zmuszeni do gadania per właśnie święty, ale tak wszyscy w życiu, że zmuszeni jesteśmy do uwierzenia jakby w to, że mówienie o tym cymbale per Jan, per Karol Wojtyła, to jest jakieś obrażanie go na przykład, jakby wiesz, byśmy mówili. To jest też takie na przykład absolutne oddzielenie, że ten Wojtyła, on był swego rodzaju artystą, w sensie takim, że był pisarzem. Pisał te swoje książki, one się nazywają w katolickim tam świecie, nie wszystkie, ale część z nich to były w formie encyklik, niektóre były w formie czytań i tak dalej. Napisał dzieł dużo i już. I zwróć uwagę teraz, że ja całkiem bym rozumiał to, jakby mi ktoś powiedział, że te dzieła są jakąś wartością, bo one nie są głupie. To nie jest tak, że one wszystkie są głupie. One może wychodzą z głupiej zasady, tamten, ale tam dużo dobrych rzeczy jest napisanych, jak się zachowywać względem ludzi i tak dalej. Jak nie pierdzieli o tym, jak to do Boga trzeba tam chodzić, to o ludziach to jest normalnie napisane. Wiesz, o co chodzi, że to nie ma żadnych, to jest filozoficzne dzieło, bo to nie był głupi człowiek, dużo przeczytał, dużo tam, no, ten, w porządku, ma prawo do tego, żeby coś napisać. A tu od razu jest, rozumiesz, nie ma rozgraniczenia żadnego, że ten człowiek, na przykład sama instytucja tego kościoła jest zła do szpiku kości. A nam się każe, Polakom się każe jakoś coś tam przyjmować to dlatego, że on był Polakiem i dlatego, że coś wielkiego zrobił. Wszyscy niezależnie od wyznania, jesteśmy, wiesz, tak wciśnięci w to niestety. I nie ma tej debaty, skupiamy się niestety na tym właśnie, że ilu księży zrżnęło dzieci, ile, ale oni to robią systemowo od 2000 lat. Może od 1998, rozumiesz, bo może tych pierwszych kilku tam jeszcze jakoś się hamowało, ale tak jest, no, to jest, to po prostu nie może tak być, nie? To nie może tak być, to jest instytucja zła i jeżeli my będziemy w tym uniwersum grali w to, w tę ich grę i media i ci politycy, zwróć uwagę, jak tam ci z lewicy i tak dalej, oni wszyscy o nim, święty Jan Paweł na przykład mówią, co to kurwa jest w ogóle, nie? Bo jak to mówi ten tam z Wiosny, to ja mu wierzę, bo on mówi zawsze, że chodzi, że jest katolikiem i w ogóle i ten, no to nie dla niego, niech będzie święty. Mnie to wkurza, wiesz, że ucieka nam clue problemu. Mnie też, no ale znaczy tak, ja generalnie w ogóle Wojtyły właśnie na żadnym polu nie szanuję i nie szanowałem, bo ja też czytałem trochę jego tekstów, moim zdaniem nie są one mimo wszystko mądre. A część jest nawet bardzo szkodliwa i to nawet na takim poziomie, o którym się rzadko w Polsce mówi, chociaż tutaj oczywiście to nie jest straszne, co on pisze, a po prostu niesłuszne. Mam na myśli na przykład jego pogląd na gospodarkę i politykę społeczną. Tu się po prostu merytorycznie nie zgadzam, a na przykład PiS się z nim zgadza i w sumie moim zdaniem nawiązuje naprawdę do jego idei. Tak, ale mi chodzi o to, Piotrze, że każdy filozof czy artysta... Ja wiem, tak, on nie ma prawa pisać swojej książki. Natomiast to, co jest kluczowe, czego w Polsce... Jakby mało kto się tym interesuje, a z polityków nikt tak naprawdę. Mianowicie o takim przemocowym wymiarze samej religii. No dokładnie. I nawet jak sobie weźmiemy, jak ktoś z was studiował socjologię czy filozofię, no to był taki ojciec socjologii, który się nazywał Durkheim. I tenże Durkheim późny przynajmniej miał taką tezę, że generalnie rzecz biorąc religia jest pewnym wzorcem ładu społecznego. Durkheim to była teza dosyć konserwatywna, dlatego że różne są moim zdaniem inspiracje dla ładu społecznego. Religia jest jedną z tych inspiracji. Różne i to widowiskową, religie. I to trzeba przyznać, że widowiskową. Tak, widowiskową. Natomiast problem polega na tym i na tym polega nasza krytyka w tym między innymi programie, że faktycznie Kościół katolicki w Polsce jest pewną wizją ładu społecznego wyjątkowo obrzydliwą. Wyjątkowo, nawet obrzydliwszą niż, znaczy ta Franciszka też jest obrzydliwa, ale nawet kilka przykładów, nawet co dzisiaj śmialiśmy się trochę z tego Gondeckiego. Ten polski kościół nawet na tle różnych kościołów jest na przykład obrzydliwszy od niemieckiego, który na przykład też ma swoje obrzydliwości, ale na przykład mówi trochę o ubóstwie na świecie, tam na przykład za darmowymi patentami na leki się kościół niemiecki, katolicki mówię, pamiętam opowiadał parę lat temu, a ten polski kościół katolicki jako reprezentant... Przepraszam, pieprze opowiadanie się za czymś, póki nie wyprzedadzą swoich kurwa dóbr, wiesz, z tego jakby im było coś... Nie, szkoda. Ja pieprzę, że on powie weźmy się i zróbcie,
to tak. Ja chwalę, nie? Szkoda, ale generalnie ten polski kościół katolicki jest wyjątkowo obrzydliwy i to, co jest smutne w Polsce, co mówiłeś przy okazji tej sytuacji z Torunia, to niestety laicyzacja pojmowana jako odejście od więzi z biskupem, takiej więzi na zasadzie autorytetu tam nawet, czy szacunku, wcale nie musi oznaczać odejścia od tego modelu kościoła, bo można pewne autorytarne klisze mimo wszystko przyjąć, nawet już mówić, dobra, kościół, spadaj, nie? I niestety część na przykład pisiorów, i w ogóle nie tylko pisiorów, ale generalnie część ludzi w Polsce w swoim zamordyzmie bierze przykład z kościoła, chociaż już nie musi być wcale z kościołem związana. I ja się tego właśnie boję, to co powiedziałeś no jest to, co, tak, o tych młodych ludziach. Tak. Tak jakbyśmy weszliśmy w uniwersum po prostu pewne i my się w nim poruszamy tak, jakby to było coś normalnego, a to nie jest normalne. To jest aberracja, a my właśnie świat polityki, świat nauki, bo zwróć uwagę, jak naukowcy są gadane, to też jest takie wszystko z pełnym zrozumieniem, z poruszaniem się właśnie w ramach wyznaczonych przez jakąś kurwa instytucję, rozumiesz, przez jakąś wiarę, bo najpierw to zanim to była instytucja, to przez jakieś tam grono filozoficzne sobie wyznaczyli i my się w tym poruszamy tak jakby to było obiektywne, nie? Tak jakby to było po prostu zobiektywizowane, a nie jest. I mnie to wkurza, że gadanie ciągle o takie przewalanie ciągle bezkontekstowe o tym, że tam gdzieś właśnie jest molestowanie, że gdzieś jest mobbing i tak dalej, ale pozbawienie tego kontekstu, tej całej sytuacji kontekstu, że to jest rutyna, to jest część ich świata i nie chodzi tylko, że problemem nie jest molestowanie samo w sobie, no ono jest tak jak w każdym momencie jest złe, ale problemem jest to, co oni robią oprócz tego, wywieranie presji na całe życie, które tu jest. Pomysły z dupy wyjęte, blokowanie in vitro, blokowanie badania zdrowia kobiet. To są rzeczy, albo utrzymywanie pewnych hierarchii w świecie, które są sprzeczne po prostu z życiem po prostu. To jest główny, ale dopóki my będziemy walczyć z jakimś jednym księdzem, zwróć uwagę, że potem się nie walczy z całym systemem, tylko walczymy z księdzem X, z księdzem Y, z jakimś tam biskupem W. Rozumiesz, to się rozgraja, to się kończy na zabawie takiej, wiesz, łapcie złodzieja, złapiemy go, to potem trochę w mediach będzie Schwertner sobie tam w Onecie zrobi znowu zdjęcie z jakąś figurką, że dostał medal z ziemniaka, rozumiesz, że złapał kogoś, chociaż to ani nie złapał, ani nic, tylko mu przysłali gotowca prawie, że ci ludzie, którzy faktycznie łapią, to jest tak jak ty mówisz o tych związkowych sytuacjach, wysyłasz tam, wiesz, już dokładny rozpis i gdyby to było, gdybyś tam dodał, rozumiesz, trochę krwi albo coś tam, to by zaraz by poszło i podpisać, ktoś by nagrodę dostał za twój fajny tekst, nie? Za twoje analizy. Tak, natomiast my tracimy, wiesz, tracimy sens tego wszystkiego z głowy, z oczu. I oni będą ruchali dzieci, dopóki ten system taki będzie. I to nie dotyczy tylko Kościoła katolickiego, to dotyczy każdej religijnej wspólnoty, bo w każdej religijnej wspólnocie na pewnym etapie rozbija się o seks. Wszędzie, gdzie, zwróć uwagę, że obojętnie są to sekty, większe, mniejsze kościoły, afery seksualne występują. Nawet w prawosławiu, gdzie pop przecież ma rodzinę i tak dalej, w protestantyzmie, gdzie chłop ma też swoją, gdzie kobiety są na przykład tymi kapłankami i tak dalej, to prędzej czy później na którymś etapie, bo oni mają jakieś, nie wiem, tam przyciąga to jakieś, nie wiem jak, to by trzeba, wiesz, też kolejnych, tam są badania na ten temat, ale tam przyciąga coś tego, bo to jest hierarchiczna jakaś instytucja zamknięta, która powoduje degrengoladę po prostu etyczną i tak dalej. A tym się nikt nie zajmuje, nie? Zaraz robimy przerwę i domagają się niektórzy zmiany tematu, więc żeby podsumować... Ale ja pierwszy, bo jak się ktoś zmiany tematu jak nam się rozmawia o czymś, jak o czymś rozmawiamy, no to jest nasz autorski program i ja bardzo sobie cenię uwagi słuchaczy i na przykład pan Al Capone tutaj bardzo
sumiennie podchodzi do krytykowania każdego zdania, które wypowiedziane zostanie, zwłaszcza ze strony Krzyżaniaka. Zawsze chciałem mieć swojego prywatnego takiego przeciwnika, czy jak to nazwać, to zawsze jest miłe. Natomiast bardzo nie chcę tutaj, zwracam się do osób, które zaczynają po kimś jeździć na czacie, zanim puścimy piosenkę, z ludzi, którzy jednych wypraszają, innych nie wypraszają. Tu nikt nie jest, poza realizacją, która pilnuje różnych rzeczy, jeżeli ktoś kogoś za bardzo obrazi, czy coś takiego, czy w ogóle obrazi, tam pojedzie po czymś, to jest od tego. Nikt nie ma prawa z was pisać, jakby, i to jest jasne, pisać, wypierdzielać, czy wyrzucić i stąd, albo coś takiego. To po prostu tak ja tylko, nie ma. Al Capone to Noe, Wojtku. Nie obchodzi mnie to. Występuje tu pod hasłem Al Capone i trudno. Taka jest prawda, ale nie wolno, od razu mówię, nie wolno i nie będzie przeze mnie takie coś, nie będzie przyjmowane. Również ze względu na to, że odwraca uwagę, takie wasze popierdółki zwracają, odwracają też uwagę na tym czacie i nie słuchajcie, tylko zajmujecie się sami sobą. To jest głupie po prostu. Natomiast jedna jeszcze przed przerwą uwaga odnośnie tych spraw kościelnych. Czasem nam tylko się szybko, bo już papierosa naciągnąłem. Tak, czasem nam się zarzuca, że my, po co my tyle tym kościołem się zajmujemy, a przecież to jest sprawa kościoła. No nie jest sprawa kościoła, bo kościół się nami zajmuje, ale na koniec chciałem powiedzieć, ale chciałem na koniec powiedzieć o czymś, co faktycznie jest trochę sprawą kościoła, ale mnie jednak bawiącą. Mianowicie dzisiaj kościół wydał reguły dla księży w internecie. Bardzo zabawne. To w sumie faktycznie jest sprawa kościoła trochę, jak oni się w mediach wypowiadają, ale jest to śmieszne, że te zasady są niezwykle wprost po pierwsze archaiczne, a po drugie bardzo zabawne. Mianowicie czytam, że między innymi chodzi o zakaz głoszenia własnych poglądów przez księży, bo księża są, tutaj cytat z tego stanowiska episkopatu, powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów, zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt i zgorszenie. Plus jeszcze ma być na zdjęciu krzyż albo koloratka, żeby było wiadomo, że ksiądz to ksiądz. W związku z tym ksiądz nie może swoich opinii wygłaszać, tylko opinie, że tak powiem, ma Bóg przez niego przemawiać i to, że Bóg przemawia, oceniać będzie konsorcjum episkopatu w postaci właśnie jakiegoś tam Gondelskiego czy tam jakiegoś innego. Specjalna komisja, na pewno specjalna komisja, bo oni mają do wszystkiego specjalne dykasterie, na przykład specjalne. No dobra, dobrze gadał? Dobrze, polać mu tam. Jędraszewski dobrze gadał, ten zawsze dobrze gadał na przykład, nie? To, ale wiesz, gorzej będzie, jak tak będzie takie pytanie. Dobrze gadał? Dobrze, ale krzyżyka nie było, wywalić, nie? Albo dobrze gadał? Dobrze, ale mówił prawdę? Prawdę mówił, ale ta prawda nie była zgodna z naszym pismem. Przecież kto jak kto, ale oni wiedzą, że to wszystko bełkot jest, nie? W związku z czym, ale tutaj pojechał i tak dalej. I jeszcze raz powiem, bo znowu się zaczęło. Ktoś tutaj pisze, że ty jesteś tępy. Julo pisze z kolei, czy ktoś inny, nie pamiętam, Noe pisze, że ty jesteś tępy. Julo pisze, że frajer. I to jest po prostu, nie, to proszę bardzo, wstrzymajcie takie rzeczy, bo poproszę realizację, żeby w ogóle zamknęła ten czat na czas naszej audycji. A nie chciałbym tego, bo sobie bardzo cenię wasze głosy, ale nie po to, żeby kto tu wchodzi, dowiadywał się, że jest gnojem, frajerem czy coś takiego, dobrze? My tu jesteśmy ewentualnie z Piotrkiem od przyjmowania jakichś razów, bo wystawiamy swoje ryje po to, żeby ktoś ewentualnie mógł nas nawet jakoś tam skrytykować. Natomiast proszę zostawić innych użytkowników czatu w spokoju po prostu. Nie chcesz? Zbanuj u siebie na komputerze takiego uczestnika, nie będziesz widziała jego wpisów, nie będzie cię denerwował. Ale proszę nie robić żadnych nagonek ani nic takiego, że proszę tam wykasować coś takiego. Bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależy, dobrze? Dla zachowania normalności jakiejś takiej, dobra? To co? No to po kielichu, nie? Teraz w takim razie słuchamy jakiejś piosenki, ale... ZUS!
ZUS. Ale jeszcze przepraszam, bo jeszcze muszę poprosić naszego realizatora Marcina, jakbyś mógł wstawić, ja prywaty trochę teraz jeszcze przed wejściem na ten. Pamiętajcie, dzisiaj o północy kończy się możliwość głosowania w takim konkursie, festiwalu ZEW się budzi. ZEW, ten właściwie ZEW jest ten festiwal. To jest wymarzone miejsce dla zespołu Dissident. Tam z błędem jest specjalnie napisane, taka jest nazwa tego zespołu. Nazwa własna może być z błędem. Z piosenką The Edge. Wejdźcie na stronę konkurs.zewsiebudzi.pl. Znajdźcie tam zespół Dissident z piosenką The Edge, zagłosujcie na nich, jeżeli możecie, jeżeli macie kilka kont, to śmiało z wielu, ponieważ to dzisiaj do północy ważą się losy tych młodych, bardzo utalentowanych, krzykliwych rockowo ludzi. Pomóżmy im spełnić po prostu marzenia. Pamiętajmy, że inne zespoły też szukają wsparcia w różnych swoich okolicach. Pomóżmy im to zrobić. Jakbyś mógł zostawić, Marcinie, na czas piosenki, w czasie piosenki ten baner, byłoby mi bardzo miło, bo bardzo mi zależy. Uwaga, bo jest 36, to co, czekamy, czy walniemy kielicha o 37 i wtedy pójdziemy na ten, bo ja mam tu piwko zero, no co prawda, więc to traci trochę na wartości, ale będę gadał jeszcze, czy ty gadasz do 37. Zostawmy lud karnawałowy. Jest! Niech się... ZUS! Bania u cygana, bania. Dobra, to śpiewamy piosenkę. Ja was bardzo proszę, wejdźcie na tą stronę konkurs.zewsiebudzi.pl. Piotruś, też bardzo cię proszę o to, dobrze? Wejdź ze swojego maila, tam trzeba potem potwierdzić mailem. Dobrzy ludzie, naprawdę dobrzy ludzie chcą spełniać swoje marzenia. Młodzi ludzie, też byłem kiedyś młody, też grałem, więc będę wdzięczny za taką pomoc dla nich. Trzymajcie się do końca piosenki oczywiście. Thank you.
Jesteśmy od razu? Zawsze była jeszcze ta autopromocja i tak myślałem, wiesz, czekałem jeszcze spokojnie na autopromocję. Jeszcze raz przypominam, że jakbyście byli tacy łaskawi, to wejdźcie na stronę konkurs.zewsiebudzi.pl, tam znajdźcie zespół Decided, DCADED, tak się pisze, z piosenką The Edge. Zagłosujcie na nich, zróbcie to. Jeżeli nie dla nich, to dla mnie, bo nie każdy z was pewnie lubi taką muzykę, bo szarpi druty straszne, ale walczmy po prostu o to, żeby im się udało. Ten człowiek, który tu siedzi, który zagłosował, czy nie? Jeszcze nie, coś innego zrobiłem. Ale zagłosujesz, ja ci przypomnę, żebyś pamiętał, okay. Bo do północy dzisiaj tylko można. A zatem ten człowiek, który jeszcze nie zagłosował, ale będzie głosował na zespół Decided, to Piotr Szumlewicz, członek, założyciel Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i prowadzący gospodarz programu i autor programu Czas na Związki w środy o 17 w Resecie Obywatelskim. A ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i ze mną na co dzień możecie właśnie od godziny 10 co najmniej do 13 codziennie na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery live się zabawić. Jezus Chrystus mnie pyta, na co głosować. Na zespół Decided. Chodzi o to, że zespół po prostu ma marzenie, żeby zagrać na festiwalu ZEW, który jest dla nich bardzo ważny, a żeby się tam dostać na główną scenę, musi uzyskać odpowiednie poparcie. Dzisiaj do północy to się dzieje i trzeba wejść na ten konkurs, zagłosować na zespół Decided, Diecz, Jezusie, któryś nie zmartwychwstał. Bardzo mi przykro zresztą, bo tu Jezus wszedł na czat, bardzo mi przykro z powodu tego, co cię spotka za tydzień. Będzie ci przykro, będzie cię bolało. Nie wiem, czy już tam się dogadałeś z ojcem, żeby tam dołożył trochę jakiegoś zmiękczacza czy coś do ten, ale w każdym razie to zrozumiałem. Gdzie? Jeny. Konkurs, kropka. A ty mnie wyciągasz, żeby kilka razy powtórzyć. Konkurs, kropka, zewsiebudzi.pl. Tak to jest. Dziękuję, już o tym nie będę więcej mówił, ale Jezus Chrystus, podoba mi się twój sposób reakcji, bo zauważyłeś, że to było takie wyciąganie ode mnie, a ja się dałem w to wkręcić. I powtarzałem to samo. Jeszcze kilka razy taką reklamę można zrobić. Sprytek, sprytek, no w końcu Jezus, nie? Literacka postać, ale jednak z łbem. No, to Piotrze, co tam chciałeś jeszcze teraz, bo teraz chciałeś zmienić temat dramatycznie wręcz, więc... Nie musi być dramatycznie, natomiast myślałem o tym, że... Znaczy powiem tak, życie polityczne w Polsce, może ja się jakoś radykalizuję, ale napawa mnie jakimś rosnącym niesmakiem. Znaczy pytanie, czy jest stopniowalne, bo jak już człowiek myśli, nie, już... Bądźmy szczerzy, chodzi o obrzydzenie. Niesmacznie, że to pisze klimaty głębokie. No tak, chodzi o obrzydzenie, które... U mnie jakoś chyba narasta, to znaczy jakby z jednej strony mnie obrzydza, a z drugiej strony jestem zniecierpliwiony taką głupotą, małością całej tej narracji, też taką powtarzalnością i ta powtarzalność już jest tak daleko posunięta, że jest regresem jednak, a nie utrzymywaniem status quo, mam wrażenie, że kolejne granice jakiejś takiej głupoty są przekraczane. Znaczy też niestety mam takie poczucie bardzo smutne i wbrew też narracji, ja wiem, że nie, że jakby w Polsce wszyscy politycy, no nie dziwię się zresztą, zabiegają o poparcie wyborców, więc trudno, żeby wyborców krytykowali, ale mam wrażenie, że niestety głupota jest premiowana przez wyborców, znaczy im głupiej ktoś gada, tym ma większe poparcie, w związku z tym no to nakręca polityków, dobra, zobacz, tu powiesz jeszcze głupiej, to może ci jeszcze przybędzie o 2 punkty, no to dawaj głupiej, to zgłupiej jeszcze trochę, to fajnie. Co oczywiście o społeczeństwie najlepiej też nie świadczy. Tych wypadków, że tak powiem, w świecie politycznym, tych wydarzeń było w sumie sporo, jakoś tam w cudzysłowie nazwijmy to ciekawych, bo był i pan Libicki coraz bardziej błyszczy i chyba nikt nie myśli o tym, żeby go zdjąć ze stanu, że tak powiem, z funkcji, że tak powiem, kandydata Koalicji Obywatelskiej, chociaż ja nie wiem, czym on się różni od Prawa i Sprawiedliwości, szczerze powiedziawszy, dlaczego on ma akurat reprezentować opozycję wobec PiS-u, kiedy on jest w niektórych sprawach bardziej pisowski niż sam PiS, więc też
nawet takiej narracji, takiej dosyć okrutnej. Z drugiej strony Witek odpytuje Tuska znajomości dekalogu i to tak nawet nie żartem, tylko tak w sumie na serio, że pan Tusk to powinien, to on czy w ogóle on zna dekalog, nie? No bo jak nie zna, no to w ogóle chyba nie ma czego szukać w świecie politycznym i powinien po prostu wypaść. Z trzeciej strony, znaczy ja wiem, że to są takie bajeranckie wypowiedzi, którymi później ekscytują się politycy i one są po to, żeby później pan Trela produkował banery i robił konferencję prasową pod tytułem Jestem oburzony. Mam na myśli na przykład wypowiedź tej Moskwy, że tam warto może rozważyć jakoś tam, żeby paszporty zabierać tym, którzy szkodzą ojczyźnie, tak, i działają na szkodę ojczyzny. Problem polega chyba tylko na tym, że to jest taka samonakręcająca się maszynka i ja mam wrażenie, że taka Moskwa właśnie wali jakąś totalną bzdurę, taką z naszej perspektywy oburzającą bzdurę, jakby nie było, niesmaczną bzdurę. Taki Trela później uruchamia produkcję banerów na konferencję, mówi, że on jest oburzony i że i generalnie jego konferencja polega na tym, że on cytuje panią Moskwę i to jest całość konferencji de facto. Nawet nie trzeba konkluzji, w związku z tym właściwie Moskwa sama mówi za siebie. Tu nie trzeba, jakby Trela mógłby chórkiem z nią wystąpić, tylko że on tonem z wykrzyknikiem, a ona z uśmieszkiem, z innymi gębami na końcu, że tak powiem. I konsekwencja jest taka, że w sumie jeszcze Moskwa na tym zyskuje, jak sondaże pokazują. Nie Trela, który wychodzi na jakiegoś awantury. Znaczy on nie jest za mądry, po prostu jest może jego problem. Ale generalnie rzecz biorąc, Moskwa właśnie na tym zyskuje niestety. I tak samo no, PiS, któremu ostatnio rośnie, więc Witek, która się ośmiesza, a ty tu to znasz w ogóle dekalog, co z ciebie za Polak, nie? I co? I ludzie mówią, ty głupia babo, no co on, dlaczego on ma właściwie znać dekalog i co to w ogóle ma w polityce za znaczenie, że on ma w ogóle dekalog? I które, o które ci chodzi przekazanie kobiety? Niestety, Piotrze, nie ludzie tak mówią, tylko ci ludzie z twojej bańki twitterowej. Ludzie, żyjemy, ja wrócę do tego niestety, ale tylko jednym zdaniem, wrócę, że żyjemy w takim uniwersum, niestety, stworzonym przez głupich ludzi i przez tradycję, częściowo w takim uniwersum, które pozwala marszałkowi Sejmu zapytać, czy szef opozycyjnej partii zna dekalog, a on musi się z tego tłumaczyć jakoś tam, albo przynajmniej pytanie zostaje przez wyborców zakwalifikowane jako naturalne, jako dopuszczalna część dyskusji po prostu, jako pożądana nawet część dyskusji, jako głos, wiesz, w ogóle jako warta czegoś, pomagający konkludować cokolwiek, to czy on zna, czy nie zna. Ja przypominam, że ta sama pani powiedziała, że trzeba zabierać paszporty, także ona najchętniej by zabrała paszporty wszystkim, ale niestety nie mamy jeszcze takiego prawa, chociaż obiecała w zgodzie tam, bo społeczeństwo było bardzo zachwycone tym jej stwierdzeniem, to społeczeństwo zgromadzone na tym spotkaniu, więc powiedziała, że ona wyśle zapytanie do pana Ziobry, czy nie można by czegoś w podobie zorganizować. Może nie o tyle, żeby zabierać, ale jakoś ograniczać tamte rzeczy. I to się też jakby odbyło się na ten temat trochę memów, trochę rozegrało się trochę sytuacji i jest jakby do przyjęcia wszystko, prawda? I to jest niebezpieczne, że tak naprawdę to się odbywa, no, to wszystko. I to jest, że jakby jest pełna akceptacja dla takich rzeczy, nie? To, że wiesz, świetnym takim, to co widzimy, co jest wynikiem takich tych kampanii przez te 8 lat minione, jak to się kiedyś mówiło, już teraz też możemy powiedzieć, przez 8 minionych lat, to straszna radykalizacja, ale też straszne, my się czasami śmiejemy, że ta na przykład ta propaganda w TVP jest tak tempa, że to wszyscy wiedzą po prostu, że to jest. Otóż potem przychodzi pan tak na spotkanie z ministrem niestety Czarnkiem i mówi, że jakim w ogóle prawem Donald Tusk tu w ogóle przebywa w Polsce, skoro jego ojciec był oficerem SS.
Rozumiesz? Z dziadka z Wehrmachtu przeszliśmy na ojca z SS i mniej więcej to jest taki, dokonaliśmy takiego również przewrotu kopernikańskiego w polityce, w ogóle w narracji politycznej. Jak sobie przypomnijmy, weźcie sobie, otwórzcie naprawdę gazety z 2015 roku, to zobaczycie, czym tam żył, co na przykład mogło zbulwersować ludzi kiedyś. Dzisiaj to, że jakiś facet przyszedł i powiedział, że Tusk jest synem gościa oficera SS, przeszło po prostu na luzaku, a w ogóle nawet się tym jakoś nie szczególnie zajęto, ani tym gościem, ani w ogóle przyjęto. Mało tego, minister tego rządu na słowa tego gościa w ogóle nie zareagował, że poczekaj pan, po pierwsze nie ojciec, tylko dziadek, po drugie nie SS, tylko Wehrmacht i po trzecie to już zostało wyjaśnione, że to jest, że to nie tak, bo już Kurski już proces przegrał, panie, o to, więc już tam pan daj spokój. W ogóle nie zareagował. Śmiechom nie było końca po prostu, jak to się odbywało. Więc widzisz, a my tutaj mówimy, z drugiej strony ja mam jakieś tam skrupuły czasami, żeby kłamać czy coś takiego, czy jak się dziwię, jak Tusk wyjdzie i powie, że tam jak nie znasz, jak znasz dekalog i wiesz, co Jezus miał na myśli, to zagłosuj, to nie głosuj na PiS na przykład, nie? Tusk wychodzi takie pierdamony. No, przecież to jest żałosne i teraz nie wiadomo, co jest żałośniejsze. Czy to pytanie Witek, czy ten gościu o tym ojcu z SS, bo to przynajmniej to prosty człowiek, który po prostu był jakoś tam, wiesz, zaberowany, czy wystąpienie Tuska, który kurwa nagle ni stąd, ni zowąd, bo ja oglądałem całą tę konferencję, więc wiem, że to nikt nie mówi, że to jakiś kontekst tam nadawał, bo kontekst był taki właśnie, jak powiedział, no, że właśnie Jezus by nie głosował na PiS, rozumiesz? Bo każdy, kto dobrze przypomina tą frazę, każdy, kto dobrze rozumie Jezusa, Chrystusa jeszcze dodał, nie głosowałby na PiS. Nie? W związku z tym, no, rozumiecie, no to jest taki już taki poziom absurdu, w którym ja się nie mieszczę, nie? Bo ja się nie mieszczę w tym i coraz częściej mi jest smutno. Potem zobaczę, jak na przykład Kowalski Janusz w dniu, kiedy Wielka Ława Przysięgłych stwierdziła, że prezydent Trump jednak mógł dokonać przestępstwa, że uprawdopodobniła, że akta prokuratury są na tyle mocne, że można postawić mu zarzuty, w związku z czym będzie odbywał się proces, to w tym samym dniu, mało tego, kiedy wiadomo, że Trump powiedział o tym, że on by zakończył wojnę w Ukrainie, no jak on może zakończyć wojnę w Ukrainie? Jak tylko po prostu zaproponować status quo na przykład, albo no kradł po prostu, no koleś po prostu, no koleś patola, by odciąłby, wiesz, wspomaganie Ukrainy. Tu z drugiej strony rozmawiamy o Bidenie, który tu przyjeżdża, tam rząd się z nim mizia, natomiast, i to słusznie akurat w tym wypadku, natomiast wychodzi wiceminister tego rządu i chce dać order. Poczekaj, jaki to order, bo już ci mówię konkretnie, jaki on chce order mu dać. To już ci mówię. Złożyłem wniosek o odznaczenie prezydenta Donalda Trumpa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. No to co ja na ten temat mogę powiedzieć? Gdzie ja jestem? Rozumiesz, gdzie między tymi czterema faktami, które powiedziałem, a przecież tam takich rzeczy jest więcej. Gdzie my się znajdujemy, Piotrze? Gdzie my jesteśmy? W jakim my jesteśmy świecie? Co mamy zrobić ze sobą? Ja, ale właśnie to, co mnie najbardziej boli, dlatego stąd moje rozdrażnienie, że ta polityka jest straszliwie już jakby coraz bardziej zrytualizowana, że jednak, no szczególnie niestety po stronie opozycji, znaczy w ogóle cała ta scena polityczna to jest takie, jak taka naprawdę taka gra kukiełek trochę, że to już jest tak przewidywalne, że jakby można przewidywać jakby co będzie w najbliższej kawie na ławie właściwie z dokładnością jakby do 0,3%, nie? Co tam mówię i kto dzisiaj będzie? Ja mówię, no pewnie będzie pan tam Zgorzelski, Czarzasty, Kierwiński tam, nie wiem, albo ktoś taki. I później jakby można rolę sobie przed programem, jakby jest to totalnie przewidywalne, bo ja nawet na przykład w niedzielę czasem lubiłem właśnie jakby już, bo to jest tak nieciekawe, tak przewidywalne, że nudne, znaczy, że tam
wszystko jest ułożone przed programem, że to, że oni w ogóle nie szarpią, że to jest już nawet takie pozbawione jakiejkolwiek inwencji nawet. I to jest tak frustrujące. Głównie mam na myśli właśnie tą nieszczęsną naszą opozycję, bo z jednej strony jest ten nosorożec pisowski, który tak i bez przerwy, a ci zamiast jakoś wymyślić, no dobra, no przychodzi ten nosorożec, tam chrumka, to może, no nie, może jakiś happening może zróbmy, a może coś ludzkim głosem spróbujmy przemówić. Oni, wiecie co, to może zróbmy tak, że może pokażemy, że my, no w końcu nosorożec ma swój elektorat, więc pewnie to też są nosorożce, to my też musimy trochę mówić głosem nosorożców, ale nie do końca, żeby nasz elektorat nie uznał nas nosorożców, to może mówmy językiem świnek na przykład, a nie nosorożców. Więc tak chrumkajmy, ale takim trochę tembrem na przykład cieńszym, nie? Że my nie jesteśmy jednak w pełni nosorożce, tylko takie delikatniejsze chrumkanie, takie subte, że my rozumiemy lud, że my nie gardzimy ludem pisowskim, więc chrumkamy do nich, znamy język chrumkania nosorożcowatego, znamy, żeby nie było, że my znamy lud i szanujemy w pełni, tak? Ale też tak troszeczkę chrumkamy niżej, plus się oburzamy, że już to, że on tak chrumka twardo, ten nosorożec jest taki jeszcze wściekły i też musimy jednak trochę go skrytykować, ale bez przesady, żeby się nie obraził. No i to jest, i po prostu to jest tak, że już naprawdę te konferencje i Lewicy, i Tuska, i Kosiniaka są już tak jakby w szczegółach przewidywalne, żeby oni już, ja mam to samo uczucie, co kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, jak ci opowiadałem, jak ja bywałem na tak zwanej Radzie Dialogu Społecznego, gdzie był forum OPZZ, Solidarność, Lewiatan, debaty związków zawodowych pracodawców i władzy dużych związków, dużych pracodawców i rządu. I to było tak na role podzielone, że ja już myślę, ja pierdzielę, niech ktoś tutaj, nie wiem, no rozbierze się i zacznie tańczyć na stole, tak już bez, jakby tak, żeby coś się zadziało. Ty, co cię odwala, ty stary, co to? Wiesz co, bo ja już kurde nie mogę znieść tego, że tu jest wszystko rozpisane od A do Z, że my jesteśmy jakimiś kukiełkami po prostu, nie? I to jest po prostu straszne, znaczy taka nudna, dołująca przewidywalność tego, co oni wyprawiają. Nawet to licytowanie teraz, że już PiS rzucił, o, Tusk 1500 babciowe, to PiS już, o kurde, babciowe walną, no cholera, to my teraz podniesiemy 500+ na 800+. Już tam mówią, że 1000 by się ładnie komponowało, nie? I teraz się znowuż będą licytacje. I to jest po prostu frustrujące. I w tle jeszcze jest niestety Mentzen, który nie mówi językiem, czy Konfederacja, która nie mówi językiem nosorożców, tylko jakichś zwierząt jeszcze takich, no, mniej sympatycznych, bym powiedział, tylko takich wściekłych i młodszych, że tak powiem, bardziej agresywnych. I znowuż Mentzen, o którym ja już mówiłem chyba z miesiąc temu, że im głupiej, że on mówi coraz głupiej i zyskuje poparcie tym, że mówi coraz głupiej. On ma wyczucie rzeczywiście tych mediów społecznościowych, TikToka szczególnie, gdzie ma duże zasięgi. Tak, są to ciekawe swoją drogą, bo TikTok w swoim regulaminie ma, że nie można materiałów politycznych robić, a oni wszyscy robią tam materiały polityczne, jakoś nie banuje. No ale mniejsza o to. I że tam będę, no, palnie coś o nierozerwalności małżeństwa, czy o tym, że aborcja to jest mordowanie dzieci, a mimo to w związku z tym, że sobie tam pajacuje na tym TikToku, to te 20-latki na niego głosują, znaczy deklarują, że zagłosują. I też jak tak sobie myśli, kurde, czy wy młodzi mężczyźni jesteście jacyś szurnięci? Czy wam naprawdę już jesteście, nie wiem, chcecie torturować te swoje z jednej strony koleżanki młode, a z drugiej strony waszych dziadków, bo na przykład pan Mentzen, to mi się podobał ten cytat, jak on powiedział, że o seniorach, że nie rozumiem ich, nie znam, nie mam z nimi kontaktu. Że w ogóle polityk tak mówi o 10 milionach. I spoko, nie? To, że ma w dupie emerytów i w ogóle zlikwidowałby emerytury, czyli generalnie skazałby na śmierć parę milionów ludzi. Ciekawy młody człowiek, no wreszcie ktoś ma energię i wywraca stolik, nie? I sobie myślę, ja pierdzielę. I to jest... No tak, ale wiesz, tutaj częścią tej tajemnicy jest to, że sporo osób, jeżeli już by chciało na niego zagłosować, to wiedzą o tym, że nie on będzie o tym decydował, tak? W sensie, że nie on będzie zdejmował te emerytury, bo nigdy nie uzyska takiej ilości, takiej liczby głosów, która go do tego uprawni. Natomiast to, że w ogóle o tym myślą, to jest jedno. Ja przypomnę, że ale mnie, powiem tak, bo tobie chodzi o ten sondaż, w którym tam Konfederacja miała 10%, tak? Że już podchodzi pod 10%, tam idzie śmiało i z tygodnia na tydzień idzie w górę, bo Mentzen przystąpił do tej swojej takiej ofensywy, której bardzo mu pomagają media, tak zwane wolne media. Przypomnę, że on w Radiu Z to jest tam już
ma abonament na miejsce w Wirtualnej Polsce, no, w dużych miejscach on tam jest. No, w Wirtualnej Polsce przynajmniej zrobili dobry wywiad z nim, w którym on się wyprął na przykład, że dopuszcza bicie dzieci sznurem od żelazka, tak? Że tylko, że chodzi o to, że każdorazowo sąd by musiał wypowiedzieć się w tej sprawie. Wiesz, nie ma takiego instynktu, że nie, dziecko, żelazko, sznur, nie, po prostu no nie i już. To on zaczyna coś opowiadać o tym, że rodzice muszą mieć prawo dyscyplinowania dziecka i że sprawę, że on oczywiście nie uważa, żeby tam jego zdaniem ten sznur od żelazka, to nie jest, nie wydaje mu się, żeby to było forma łagodna, tak? Czy że się mieści w pojęciu łagodnym, ale by chciał, żeby to sąd jednak się wypowiedział. Wiesz, jeżeli ktoś potrzebuje, jeżeli jest człowiek, który potrzebuje sądu do decyzji, czy uderzenie dziecka kablem od żelazka jest jakąś tam zaburzeniem, no to znaczy, że ten człowiek jest po prostu, użyje brzydkiego słowa, znaczy nie jest brzydkie w tym kontekście to słowo, pierdolnięty. To dużo lepsze słowo niż konfederacja, ale dużo łatwiej, ładniejsze moim zdaniem. Natomiast no on wpada na takie pomysły i on to tłumaczy, on to w autoryzowanym wywiadzie, rozumiesz, to idzie, nie? W związku z czym nie czuję tej niestosowności, ale mnie bardziej przeraził, naprawdę, znaczy przeraził, nie przeraził, bo mnie już mało rzeczy przeraża, ale bardzo mnie zaintrygował i tak trochę do refleksji skłonił inny sondaż, według którego to chodziło o siłę poparcia, bo z tego można tam wywnioskować, bo chodzi o to, że respondenci, znaczy ci elektorat PiS-u na przykład, mimo że nawet jak PiS przegrywa w sumie ilościowo, tak, z tą opozycją i tak dalej, to elektorat PiS-u jest mocno przekonany o możliwości wygranej. Mhm. Oprócz samego deklaracji, że ten, to czy wierzy, bo było podane, na kogo głosujesz i czy wierzysz, że to się uda. Natomiast elektorat opozycji jest, niezależnie od tego, przy ilu tam listach i tak dalej, po prostu jak tam pytali, to jest mniejszość. Nie? To ci ludzie zagłosują, mówią, że chcą na opozycję, ale nie wierzą w sukces, nie? Że obawiają się, że to może, nie tyle nie wierzą w sukces, co obawiają się, że to może się nie udać. Nie? I to jest, wiesz, bo jak nie wierzysz w sukces, to masz mniejszą też, wiesz, tak mi się wydaje oczywiście teraz, że masz wtedy mniejsze parcie, nie? Mniejszą siłę jakoś przebicia. Mało tego, masz też zmniejsza się siła twojego argumentu, prawda? Bo jak stajesz nawet do dyskusji z kimś i nie do końca wierzysz, że to ma sens, no to też wyrażasz coraz mniejszej chęci dyskutowania, a jak już dyskutujesz, no to jesteś łatwiej ci zrezygnować na przykład w trakcie, nie? Powiedzieć, a i tak wszystko w dupie i tak dalej, i tak wszystko. Znaczy wiesz, może to jest dobre, że jednak teraz nie ma wyborów, tylko tam za 7 miesięcy, bo faktycznie opozycja jest jakiejś takiej fiksacji na sobie, jakby nie wiem, jakby jakiś narkotyk wzięli i się zafiksowali na sobie, to znaczy oni są już tak, no dobra, ale to co to będzie z tym Hołownią, mówi Kosiniak. No a Hołownia, no właśnie, co ze mną, ale co z tobą będzie? No nie wiem, ale co będzie z Tuskiem? No a Tusk, no ale jak? Ale co będzie z tobą? No ale co będzie z tobą? I tak generalnie krążą za tym własnym ogonem w jakimś takim obsesyjnym tańcu. Generalnie bez przerwy zadają pytania o siebie. Media zaprzyjaźnione z nimi wydawałoby się im dobrze życzą, a właściwie źle im życzą, bo bez przerwy powtarzają to samo. Ale zaraz, co z tobą będzie, Hołownia? Co się z tobą dzieje, Tusk? Ale zaraz, to ty się dogadasz, czy się nie dogadasz? No ale zaraz, mówię. Nie, oni mają inne pytanie, mają zawsze to samo pytanie. Kiedyś ktoś napisał na fejsie czy na Twitterze takie ten, że ma już dosyć tych polityków, którzy ciągle zajmują się tą wspólną listą, jedną, drugą czy trzecią, że ma ich dosyć. A ja temu komuś opisałem, politycy o tym w ogóle nie gadają, bo to dla nich nie jest wygodne. To media po prostu za każdym razem, ja mówię, załóżmy się i otwieram fakty tego dnia, kiedy ten ktoś to napisał. Pierwszy od razu materiał był o tym dziennikarski, czy będzie lista jedna, czy dwie, czy trzy i lecimy z koksem. Pierwsze pytanie zawsze, jak polityk jest, gdziekolwiek się pojawi,
czy będzie jedna lista, rozumiesz? A oni no co mają zrobić? Oni mogą odpowiedzieć, ale to by też musieli się, wiesz, że w Polsce no mamy głupich polityków, więc oni nie potrafią na przykład powiedzieć, zachować się normalnie, ale generalnie powinni powiedzieć, nie wiemy, na przykład mogli powiedzieć, okay. Zobacz, jakie by było proste, pracujemy nad tym, dziękuję. Nie, to zawsze musi jakiś debil wyskoczyć i mówić, no pracujemy, ale ten się nie zgadza, nie? No to tamten mówi, no to jak się nie zgadzam, jak ja was zadzwoniłem ostatnio? No i zaczyna się znowu pyskówka, jakieś gaduły zupełnie niepotrzebne. Zamiast się umówić, słuchajcie, nie rozmawiamy z nimi, dogadujemy się, nie dogadujemy się. Na każde pytanie o jedną listę mówcie na razie, nie wiem, pracujemy nad tym. Dziękuję Marysi. Koniec ten, a oni, wiesz, my mamy tych polityków, którzy uwielbiają brylować, którzy uwielbiają udawać tych rozgrywających, podszywają się, to są jacyś ludzie z trzeciego, czwartego rzędu, którzy się podszywają pod tych, którzy mają jakiś wpływ na cokolwiek, nie? I oni, o tutaj pan Wacław to mnie dzwoni, wydzwania, bo to słaby jest, a tu, no, ale ja muszę jednak brać pod uwagę ten swój elektorat. Jaki ty masz elektorat jeden z drugim? Tam się okazuje, potem 1000 osób do niego głosowało, rozumiesz? Tam najmniejszy poseł to ile ma w Polsce? On chyba 1000 nie ma, ten najsłabszy poseł, co tam wciągnęło go po prostu, szydło go chyba wciągnęła, bo tam dostała te hekto w tamtych wyborach. Czy coś tam, nie pamiętam, ale ktoś tam wciągnął kogoś, szydło właśnie, tak, wciągnęła, tylko potem poszła na tę Europę, ale wcześniej głosowała, była w Sejmie, wciągnęła tam jakąś masę tych ludzi, to tam ostatni chyba miał właśnie niecałe 1000 głosów, czy coś takiego, no to co to za elektorat, kto ty jesteś w ogóle, skąd ty się tu urwałeś, można by mu powiedzieć, nie? O tam, mam, bo go zaprosili do telewizji. Każdy, no nie wiem, musimy porozmawiać. Kurde, to o czym ty musisz rozmawiać, nie? Zamiast powiedzieć, zamknę mordę i koniec. Aż się człowiekowi nie chce demokracji wtedy po prostu uprawiać, nie? Bo człowiekowi się wtedy naprawdę otwiera taki cyngiel w kieszeni, się otwiera i powiedzieć, wiecie co? Słuchajcie, my name is Donald Tusk. Każdy, kto otworzy gębę, jak w tym piśmie do tych kościelnych, każdy, kto otworzy gębę i powie coś, czego nie uzgodnił ze mną, leci na pysk po prostu gdziekolwiek. Nie? Aż się tak człowiek, no to jest oczywiście niedemokratyczne, ale aż by się tak, kurczę, no ludzie, no przecież to jest jakiś obłęd, nie? Co robicie? Tak, nie, więc ja też mam jakieś takie wrażenie pustki tych rozmów. Z jednej strony media są słabe, ale politycy to niestety wchodzą też. Wchodzą i jakby, tak jak mówię, te konferencje z produkcją banerów, ja na to po prostu nie mogę patrzeć. Ile to kasy na to leci? Oni na każdy, codziennie po dwa razy występują, na każdej mają przygotowane banery. Masz rację, to jest niesamowite w ogóle. Przecież to jest kupę kasy w ogóle. Wyrzucać pieniądze na każdą konferencję jeden baner, to później do śmieci. Tak, dawaj, dobra. Segregujemy śmieci, tu wyrzucamy ten baner, tutaj rozkładamy. Dziękuję, następny. Jakie to jest? Natomiast tych spraw politycznych też mnie ostatnio rozbawił ten, bo to w ogóle jakby nie dotarłem do oryginału sprawy sądowej, ale rozprawa Lichocka kontra Budka. A poczekaj chwileczkę, bo to państwo jeszcze, bo omęcenie jeszcze, to właśnie fakt trzeba przypomnieć, że rzeczony Kowalski, on jest oczywiście idiotą i tak dalej, oni się nawet z niego śmieją w ramach tej Solidarnej Polski. Wysyłają go dlatego do jakichś takich różnych rzeczy, żeby jak już czegoś naprawdę nie mogą powiedzieć, że to już za grube jest dla nich nawet, to wtedy zawsze mówią, podkurwią tego Kowalskiego, tam mu coś podeślą, ty, ale zobacz, jak on, no fajne, idzie i tak jak z tym medalem dla Trumpa, nie? To teraz wymyślił, na przykład go zaprosili do Radia z Krzyżykiem, czyli Radia Plus, Radio Krzyż się powinno nazywać w ogóle. To było fajne w ogóle, nie? Radio Krzyż i sama taka muzyka, wiesz, taki heavy metal, na przykład w nocy by było przewrócony krzyż, nie? I zespół Kreator i Anihilator. Ale mniejsza z tym, on wpadł na pomysł, rozumiesz, i już dzisiaj, już teraz, to było tydzień temu, niecały tydzień temu, stwierdził, że jednym z lepszych kandydatów na ministra finansów byłby Mencen. Tak, we wspólnym rządzie
ten, że w ogóle, że jak już nie chcesz zagłosować na PiS, to koniecznie głosuj na Mentzena, nie? Że to będzie w ogóle ten, bo to naprawdę tak było, ludzie. Tak, to się tak wydarzyło. Ja nawet też w to nie chciałem uwierzyć, więc nawet złamałem się i wszedłem tam na podcast tam Radia z Krzyżem i usłyszałem to na własne niestety uszy. No tak, to się śmiesznie sobie namaścił. Natomiast mówiłem o tym w tej sprawie Lichocka kontra Budka. O tej sprawie. Tak. Ale to, znaczy pomijając jakby ogólnie jakby całą arogancję tej władzy i to, że to chodziło o to, że tam wtedy PiS głosował za dodatkami rzędu 2 miliardy na media, wtedy 2 miliardy na media publiczne, a tam nie na ochronę zdrowia. Zresztą opozycja wtedy to sprytnie rozegrała, że właśnie te pieniądze można było na ochronę zdrowia i to tak sprytnie sprawili, że PiS jakby zabiera ochronę zdrowia i daje właśnie na TVP. Natomiast generalnie, jeśli ja dobrze w ogóle zrozumiałem, to Lichocka tak sobie trochę od czapy tego Budkę wybrała i uznała go za jakiegoś takiego szefa grupy przestępczej, prawie który robi czarny PR, takiego ojca czarnego PR-u, bo ja nawet szukałem jak się go wypowiedzi, to specjalnie nie było właśnie, bo ja sam szkalowałem wtedy jakoś trochę Lichocka, no mnóstwo ludzi ją szkalowało, właśnie nie wiem, 100 tysięcy osób ją szkalowało, czy 500 tysięcy i chyba ze 200 posłów opozycji na czele z moim ulubionym Trelą, chyba jak sądzę, przygotował baner dla niej, czyli posłanka Lichocka tam zabiera, prawda, zabiera i tam cztery wykrzykniki, tam zabiera właśnie onkologii i daje na TVP, więc mogła sobie pozwać każdego, ona wybrała właśnie tego Budkę, że to Budka był szefem grupy psującej jej dobre imię. Dla mnie to jest w ogóle oburzające, bo ja później się naprawdę nie dziwię, że te sądy tak działają, że na przykład tam Ilona Garczyńska w ZUS-ie czeka 2 lata na rozprawę, jeżeli takie pierdoły trafiają do sądu. No przy całym świństwie, sukinsyństwie tego obozu pisowskiego, no powiedzmy nawet rozumiem, Lichocka się zdenerwowała. Oraz indywidualnie Lichockiej, która jest naprawdę odrażającą postacią. Wyjątkowo taką. Ale kto to w ogóle, kto pozywa w ogóle coś takiego? Znaczy w ogóle, co to w ogóle za sprawa? No bo Budka wtedy, jak to się działo, jak ona zrobiła ten i tam ktoś powiedział, to on właśnie wyszedł i powiedział: precz, że ta pani przed chwilą tutaj pokazała faka całemu społeczeństwu, wszystkim chorym ludziom w tym kraju. I to obraziło jej uczuć chorych czy coś, nie wiem. Jej to strasznie oburzyło, ale przegrała i tak się okazało, że ona cały czas utrzymywała, że pod okiem miała syf po prostu, a ona pod mózgiem miała, pod czachą miała syf. I sąd uznał, że no, wie pani, z 3 kamer, kurwa, to ujęcie. Jakby, no bardzo panią cenię i tak dalej, no ale nie da rady, no. My byśmy no dużo nagieli, no tam, no ale to by trzeba ten film opracować w 3D, tam wiesz, do Hollywood wysłać, żeby tam pani ten palec gdzie indziej się znalazł. A to już będzie znak firmowy, no to będzie, wiecie, te metadane tam w tych plikach są tak zaznaczone, że jak poddamy to jakiejś pracy, no to będzie widać, że to coś zrobić. No także pani Joanno, no przepraszam, ale wynika z tego, że pani jest głupia po prostu i pani naprawdę nienawidzi chorych i ukradła pani chorym pieniądze i jeszcze pokazała faka. Tak powiedział sąd, znaczy nie tymi słowy, ale no do tego się sprowadzało to wszystko, że no bo faktycznie mieć dowód, wiesz, na 3 ujęciach, z 3 ujęć kamer, to trzeba być naprawdę wyjątkowym idiotą, żeby iść, może ona wie, no może jak składała, to już myślała, że podpisane będą te wszystkie ustawy, które już w ogóle te sądy zniwelują w Polsce. Być może tak sobie zakładała i może uwierzyła w to, że znajdzie się jakiś sędzia, który powie, jak za komuny, kiedyś było tam w pierwszych tych latach komuny, te wojskowe sądy, prawda, że tam, no ale mnie nie było wtedy, jak tutaj wybuchło, ja wtedy byłem w Anglii jeszcze, nie? No winny pan jest, no co ja panu powiem, nie? Ale mnie tu nie było, no ale... Ale, no wie pan, no... Ja pana rozumiem. Ja pana, do pana prywatnie nic nie mam. Ale, pan, ale niestety jest pan winny, no i kara śmierci, nie? Ale, no, ale ja przecież nie ten, nie? Albo że strzelał z pistoletu, ale ja nie mam dłoni. Nie mam dłoni. No, to widocznie... No coś tam, ale no wie pan, no.
No taka sytuacja jest. I być może ona myślała, że już jest, że już do tego tak. doszliśmy, nie? W Polsce i że znajdzie się jakiś sędzia, który powie, będzie patrzył na to, nie? W 3D tam patrzą z jednego ujęcia. Miau, miau. I jeszcze z drugiego ujęcia. Miau, miau, miau. No jeszcze trzecie, dawaj, nie? Jeszcze podaj trzecie, nie? Z boku. A z trzeciego? Nie, a z trzeciego z bokiem było, nie? Bokiem było i to było tak widać, nie? O, jest! Pani Joanno, proszę do domu. Panie Budko, na co pan chce wpłacić pieniądze, tak? Na PiS, na jaką, którą ze spółek PiSu tam, na którą z fundacji pisowskich pan chce wpłacić pieniądze? A ja mówię, nie, ja bym chciał na niepełnosprawnych. W PiSie też są niepełnosprawni. Proszę. Po prostu no życie. Życie tak, tak było. No. A czy wiesz, oni może... Tak, oni nawet może... Ojca pana aktora fantastycznego Wawrzeckiego też tak zabili właśnie na tej zasadzie. No mięsem pan handlował. Nie handlowałem, no ale... Wie pan, ale mięsa nie ma, tak? W sklepach. Czy jest? No mówi, no nie ma, no bo nie ma tam... No i pan handlował mięsem, tym, którego nie ma. No tak. Ktoś musi za to beknąć, panie Wawrzecki. Śmierć. Tak zwana afera mięsna, poczytajcie sobie w latach 60. No tak, znaczy trochę oni chyba przywykli do takiego załatwiania spraw. Zresztą tak na marginesie sprawa, że tak powiem, międzynarodowa, to co się dzieje z Netanyahu, bo rozumiem, że Netanyahu robi właściwie... Ponoć się inspirował PiS-em i jeszcze robi krok dalej. Jakby, znaczy to PiS chyba uważa, że się inspirował, bo oni tak dumnie, ten Jabłoński chyba o tym mówił. Bo Netanyahu jakby z tego, co czytałem, to istota tej reformy polega na tym, że nawet jak jest w ostatecznej instancji decyzja Sądu Najwyższego, to większość parlamentarna 50%, nawet nie 2/3, 50% plus jeden może to przegłosować po prostu. Czyli nawet jakby taki Ziobro kiedyś przerżnął właśnie gdzieś tam przed jakimś sądem, który się jeszcze ostał, to wtedy normalne głosowanie, 232 głosy, niewinny i jeszcze dostaje order na przykład, nie? Zresztą tak na marginesie też niestety społeczeństwo izraelskie, no warto przypomnieć, że ten Netanyahu to nie rozrabiał tak sobie teraz, tylko że on właściwie powinien pójść, on miał do wyboru władzę albo więzienie i lud mu dał władzę. Nie tyle lud mu dał, co lud mu dał koalicjantów też, bo chodzi o to, że on teraz jest tak naprawdę w rękach bardzo ekstremistycznych, prawicowych organizacji politycznych w Izraelu, z których każda ma właśnie chce zrobić te, oni chcą teraz, on by nawet odpuścił te sytuacje, on teraz tam chodzi, sprawdza te możliwości, bo on widzi, że ludzie po prostu się wkurzyli, a tamte organizacje, które są jego koalicjantami, po prostu powiedzieli i grożą mu właśnie tym, mówią: stary, my chcemy przeprowadzić tę reformę. Jak jej nie przeprowadzamy, no to nie mamy powodu, żeby być razem. W związku z czym my odchodzimy. I automatycznie, tak jak Piotrek tu słusznie mówi, automatycznie oni odchodzą, przyjeżdża policja, nie? I zabiera pana Netanyahu w momencie, kiedy przestaje być premierem, przyjeżdża policja, zabiera go, zamyka i jego żonę, i po prostu zabiera i nagle giną, nie? Nagle znikają gdzieś tam, tak jak się to robi w takich miejscach, nie? I taka jest prawda, tak? Masz rację, on ma, u niego jest prosta sytuacja. Albo siedzę, albo wsadzam innych, nie? To jest albo biję ludzi na ulicach, albo po prostu idę do pierdla. I wszyscy o tym wiedzą. On o tym wie, jego koalicjanci wiedzą i ci, którzy manifestują na ulicach, też o tym wiedzą. On dostał dużo głosów, bo ludzie mu zaufali, bo on był takim przebojowym. Wtedy jak te wybory były, to pamiętajcie, że była też bardzo zaogniona sprawa tam w okolicach właśnie Izraela. I wtedy właśnie tacy twardzi wygrywają, tak jak taki Netanyahu, który nie boi się wysłać tej, uruchomić tej tarczy, tak, tej swojej tam, że strzela po prostu na potęgę od razu, ktoś tam, jedna rakieta poszła w stronę Izraela, w związku z czym Izrael przesunął całą armię po prostu o ileś kilometrów, tak? On się nie pęka, no ale wtedy dostał, teraz już widać na ulicach po prostu, że jego poparcie tam jest na poziomie chyba już chyba nawet mniejszym niż 10, tak?
No to akurat miłe. Z drugiej strony, jak mówimy o tych sprawach zagranicznych, może wreszcie, że Erdogan przegra, co akurat byłoby bardzo, że tak powiem, sympatyczne. Akurat przegra z przyczyn, bym powiedział, niekoniecznie tych, których on robi rzeczy straszne, tylko przegra być może dlatego, że robi rzeczy nieudolne. Tam chodziło o te trzęsienia ziemi, także on sobie z tym totalnie nie poradził, bo on w ogóle to jest dosyć straszny typ, tak? Tak no, ale on ma inflację trzycyfrową, więc tam momentalnie tam było dwucyfrowe, ale to na poziomie miesięcznej inflacji chyba 30 czy coś takiego procent, bo tam była w ogóle katastrofa pod tym względem. No, a jak chodzi o inflację, no to jeszcze polski temat 16,2 inflacja i teraz znowuż jest to samo, co mówiliśmy, czyli poseł Trela robi wielką, tam większy od niego baner, drożyzna pisowska. To są w ogóle takie kretynizmy z tą drożyzną, takie wiesz, pisanie drożyzna, to tak jakby chleba i igrzysk poprosimy, czy coś tam, nie? Drożyzna. No kurwa, już większego truizmu kurwa nie mogli wymyśleć, nie? Drożyzna. Bo akurat pójść do takiego treli, a kiedy żeś kupił kurze, coś w sklepie? No, drożyzna, on tak takie drożyzna, bo drogo jest. A ja tak mówię, no ale bo faktycznie jak tak idziesz w tę drożyznę, to trzeba przyznać też, że ludzie na przykład więcej zarabiają, bo to ty sam dobrze wiesz, przecież jesteś w tych wszystkich rzeczach, więc iść tak, to jest takie, ja wiem, że to jest łatwe, tak powiedzieć, no widzicie ludzie, oni wam to załatwili teraz, że tak drogo jest, nie? I teraz przecież wiadomo, że a PiS mówi, no słusznie wtedy, nie? Mówi, no ale kurczę, no zarabiają, jest tam ten spadek tej biorących pieniędzy, no ale no gdyby nie te nasze podwyżki, no to teraz by było w ogóle ruina. Wiesz, to jest takie głupie gadanie, właśnie wchodzenie na boiska, na których kurwa, no nie ma się co chwalić. No wiesz, jak mi się na przykład PSL z Platformą faktycznie wchodzi na pole polityki socjalnej, kurwa, rozumiesz, i kłóci się z PiS-em, że za naszych czasów było lepiej, tak jak mówi, że Tusk tam wyskakuje i czasami opowiada takie androny, że mi szkoda jest, bo nie powinien tego mówić. On dobrze o tym wie, ktoś mu podpowiada, to wiesz, no, wiesz, no bo mówienie, że za Tuska było lepiej tak w ogóle wszystkim, w odczuciu, ja mówię tak jak jest z temperaturą, tak, że realna jest temperatura 3, ale można odczuwać minus 3. Więc w takim odczuciu społecznym po tych 8 latach, kiedy wiesz, to ten PiS rozdawał, to teraz wchodzenie w takie coś, przypominanie, że za Tuska było lepiej, no nie, no bo te wskaźniki, kurczę, no na przykład tak jak ty dobrze wiesz u ciebie na tym poletku, tak? No ta pensja naprawdę nie było pensji minimalnej, tej godzinówki na przykład, prawda? Tam takie rzeczy, które nawet w najlepszej, w najbardziej obiektywnej telewizji, jak oni siądą do tej debaty, to jak Tusk zacznie takie rzeczy opowiadać, to go zniszczą. Po prostu. No. Niepotrzebnie wchodzi na takie, moim zdaniem, ale wiesz, ale to jest szerszy problem, o którym wspomnieliśmy na początku, że w ogóle niestety ta opozycja nie ma swojej narracji, dlatego że jakby nie było, no kiedyś w ogóle Platforma nie musiała żadnych rozmów koalicyjnych prowadzić, po prostu wygrywała wybory. Tusk nie licytował się z nikim na jakieś tam propozycje socjalne, tylko miał swój przekaz, który zresztą mi niezbyt się podobał, bardzo liberalny. I on miał głównie wśród swoich sojuszników pracodawców i bardzo się lubił z tymi organizacjami pracodawców, o których ja wspominałem. I wygrywał wybory z jakichś powodów, żeby było jasne. I dwa razy z rzędu, jakby nie było, dosyć wyraźnie. Więc coś tam się takiego zadziało, że nie ma jakichś takich, bo ci doradcy są jacyś wyjątkowo mało mądrzy, którzy tam wokół niego... Ale jest też prawda, Piotruś, że oni mają, że opozycja teraz, ta demokratyczna opozycja, ma problem, bo my możemy mówić, że tam wiesz, że są mało jacyś ideowi, mało coś tam, że mają mało przebojowi są, ale jeżeli byśmy założyli na chwilę ich szczerość po prostu, taką zwykłą szczerość, tak, że oni chcą dokonać tego, co zdobyć władzę właśnie w dobrym celu, no to wiesz, to główny cel to jest naprawienie państwa na przykład, od strony prawnej, od strony takich rzeczy. A to nie jest w ogóle do dyskutowania. W tym sensie, że społeczeństwo już udowodniło przez głosowanie na PiS, przez głosowanie na ten,
że to i dziennikarze też, że robiąc z tego jakieś, wiesz, zawiłości straszne, robiąc z tego, zamiast prosto to mówić, to oni jakichś tam poszczególnych rzeczach, zresztą sami się też zapędzili w pewnym momencie tak, że jedną część uznają, potem się sami odwołują do niej, nie uznają tego Trybunału, zresztą słusznie tej Przyłębskiej, ale wysłali tam jakąś ustawę, rozumiesz, to jest też kocioł, ale chodzi mi o to, że nie jest sexy, rozumiesz, mówienie o tych różnych prawnych i tak dalej sytuacjach. No nie jest sexy, to się nie sprzedaje w mediach, afery się sprzedają w mediach, a media jednak mają duże znaczenie i to też te społecznościówki. Mówienie o tych, to jest, wiesz, to jest nasza bańka, która mówi, że ważne są te sądy, ważna jest tam Unia Europejska. Ludzie niestety po tym, co widzę, mają wywalone na to. Tak naprawdę ja mówię o tej masie takiej, tak? O tej masie głosującej, że wygra się te wybory właśnie taką polityką tu i teraz, nie? Takiej napierdolki. Tak mi się wydaje, w związku z czym oni są no, w gorszej sytuacji. Ja się w końcu, wiesz, ja się śmieję z Tuska, że tam się czepia tego Jezusa i tak dalej, ale wiesz, to jest też taki objaw desperacji jakiejś, nie? Że no bo co mają powiedzieć? No muszą wejść na ich pole, nie? Tak naprawdę. Nie, ja wiem, tylko właśnie ja nie wiem, znaczy nie wiem, bo nie wiem, bo nie jestem też politykiem, ani nie doradzam tym politykom, czy oni mnie słuchają. No bo właśnie pytanie, czy rzeczywiście jest w Polsce aż tak źle, jak chodzi o nastroje społeczne, że taka uczciwa polityka oznaczałaby, że jeszcze by ta opozycja straciła więcej, tak? Jakby działała tak, jak ja chcę, tak? To znaczy, że zamiast się tam chrzanić, kłamać, to mówi, to jest dobra. Ja jestem właśnie za tym, no już nie musi moich poglądów, ale jakieś tam poglądy konkretne zgłasza, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jakieś potężne ulgi dla przedsiębiorców, jakieś tam, nie wiem, niższy podatek CIT dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony, no nie wiem, coś w stylu Tuska, a nie jakieś wygłupy typu babciowe, bo to mi do Tuska po prostu nie pasuje, to jest dla mnie pod publikę tak pisowską, ale na przykład Tusk jakby wszedł i by wrócił ten stary Tusk, co wygrywał wybory i nie wiem, nawet by powiedział, w jednym by się ze mną zgodził, że na przykład, nie wiem, wyższa jakość administracji, mniej administracji, ale dobrze opłacanej i sprawniejszej. Nawet takie też trochę populistyczne w sumie. No albo... to jest na piękno duchów program. Nie, ale właśnie, ale mówię, gdyby przedstawiłeś, czy nawet te posiłki w szkołach, o których ja często mówię, czy jakieś zmiany w systemie emerytalnym. Platforma nawet miała zmiany w systemie podatkowym, że te podatki byłyby znacznie prostsze i że składki by się stały częścią podatków. No jakieś duże reformy, ale jakieś, czy nawet razy dwa za pracę w niedzielę. No cokolwiek, czy pytanie, czy oni by na tym stracili, czy to byłoby neutralne, bo mnie jednak boli ich bezideowość. No ja może, nie wiem. No tak, może ale to są takie, wiesz, oni takimi rzeczami to byłyby dodatki takie, w sensie bonusy do tych wszystkich rzeczy. Bo ja przy całej swojej, wiesz, przy całym swojej też takiej skrajności w opinii, na przykład się śmieję z tego Tuska i mówię to całkiem poważnie, bo to mi, jeśli chodzi o tego Jezusa i tak dalej, bo to mi psuje całe, według mnie psuje to, wiesz, to uniwersum buduje wspólne takie, do którego ja nie chcę należeć. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że oni są w dupie pod tym względem, bo suma summarum i tak większość ludzi jest niestety, przynajmniej taka, nie większość w sumie, bo to jakbyśmy policzyli te Hołownie i tak dalej razem, to widzisz, że ta opozycja ma więcej głosów, suma summarum, ale jak ty mówisz o jakichś tam posiłkach na przykład dla dzieci i tak dalej, to ludzie się przyzwyczaili teraz już bardziej do takiego czegoś, daj mi na ten posiłek dla dziecka, ja się dziecku sam ugotuję, daj mi, nie? Na przykład propozycje ulg podatkowych bezpośrednich, rozumiesz? Już nie są takie sexy, bo to nie masz tego pieniądza od razu. Tak mi się wydaje, no, trochę się martwię tym, ale tak mi się wydaje, że coraz, że w tę stronę to idzie, więc Platforma, no musi tam Lewica, no w Lewicy jest problem, że oni są bezideowi, tak nie wiedzą, co do końca zrobić. Natomiast Platforma tak próbuje, ma tego Tuska, tak naprawdę cały ten Tusk to ciągnie, tak? No swoim nazwiskiem i swoimi występami, takimi stand-upami, tak? Tak chodzi. Zresztą po nich zauważyłeś, że zmałpowali, ci pisowcy zmałpowali, chodzą też, nawet ta Moskwa, oni nie potrafią tego chodzić. Sasin jeszcze jako tako tam widziałem, że się odnalazł, ale ta Moskwa chodząca tak, w ten sposób. Widziałem. To po prostu było żenujące, nie? No, oni wstydliwe było. Piotruś, musimy kończyć. Ja jeszcze raz przypomnę tylko
Wchodźcie, konkurs, kropka, Zew się budzi, i tam zespół Dissident, o zobaczcie, jest na ekranie, dziękuję jeszcze raz Marcinie, że to wrzuciłeś. Pytanie tu padło, bardzo słuszne też, czy można na reset, czy na arbitror właściwie, bo na reset nie, bo to jest redakcja, opieką taką finansową, w sensie tam konta i tak dalej, to ma Fundacja Arbitror, prawda? Pytanie było, czy można zgłosić 1,5% z PIT-u na arbitrora, przyznam, że nie wiem, ale nie można, tak, Piotruś? Nie, moim zdaniem nie. A moim zdaniem właśnie chyba można, ale bo to jest organizacja nie. publicznej tam. Arbitror jest wydawnictwem. Nie, a jest Fundacja Arbitror. Jest Fundacja Arbitror, jest Wydawnictwo Arbitror i Fundacja Arbitror. Zresztą jak nam Marcin pokaże planszę taką, na której jest te numery kont i tak dalej, to tam widzi, że to jest Fundacja Arbitror. Nawet tam na pasku takie coś też lata czasami. O, widzicie? Fundacja Arbitror, konto ma tytuł, wpłatę, darowizna na cele statutowe, reset obywatelski. To wtedy przechodzi, ale czy jest to organizacja tego dobra publicznego i tak dalej, to tego nie wiem niestety. Tu kolega niestety pisał, to też mam do ciebie prośbę, Marcin, z realizacji, jakbyś mógł zapisać sobie, że chodzi o pana Konrada Wielszcza, bo ktoś przepuszcza sytuację, pan Konrad pisze, że maile w tej sprawie pisał. Panie Konradzie, proszę jeszcze raz spróbować, nie wiem, co mogę powiedzieć w takiej sytuacji, trochę, ale mam prośbę, żeby realizator tam gdzieś zapisał, może trzeba dać w redakcji sprawdzić po prostu maile od naszego słuchacza. reset@resetobywatelski.pl. O, taki tutaj jeszcze jest adres, który powinien dotrzeć we właściwe miejsce. Panie Konradzie, dziękuję w ogóle za ten pomysł, żeby tego 1,5% się na ten. Dobra, 2 minuty po czasie jesteśmy. Piotruś, to była jak zwykle przyjemność z tobą tutaj się spotkać na ten piątkowy wieczór. Teraz piwo wypiłem 0%. Kurczę, pokażę wam, że to jest bezalkoholowe. Tak pokażę tutaj, żeby nie było, że to robię jakąś tą, no jak to się nazywa? Bezalkoholowe. Jest napisane, żeby nie było, że tutaj kurczę się upijałem na tym. Dzisiaj już drugie piwo wypiłem, także bo to piątek jest w końcu. Ten człowiek to jest Piotr Szumlewicz. Ja się nazywam i oczywiście w środę zaprasza Piotrek na audycję o 17:00 Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i zapraszam po prostu do siebie na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w poniedziałek już o godzinie 10:00. No to co, miłego weekendu życzymy chyba państwu, prawda? Piotruś, powiesz miłego weekendu? I pamiętaj, żeby wiesz, zagłosować, tak? Tak, miłego weekendu. Piotruś, tylko zagłosuj naprawdę, bo chłopaki są w porządku, naprawdę. Warto, mają lewackie serca, więc warto wesprzeć chłopaków, dobra? No a wam wszystkim dziękujemy Marcinowi za realizację i dziękujemy wam, że z nami byliście. Miłego weekendu! Jezus nie zmartwychwstał. Reset Obywatelski.